Witam Państwa serdecznie na kwaterze naukowej Korporacji Akademickiej Hermezja. Obecna kwatera jest cyklem, należy do cyklu kwater rozmowy w dobie kryzysu. Spotykamy się ze znanymi osobistościami z różnych stron sceny politycznej, z publicystami, takimi właśnie jak pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, którego dzisiaj mamy przyjemność gościć. Współorganizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Koliber. Dzisiaj odbyło się już jedno spotkanie z panem redaktorem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ze studentami. Młodzi ludzie bardzo entuzjastycznie przyjęli pana redaktora. Mam nadzieję, że z równie entuzjastycznym przyjęciem spotka się dzisiaj. Oddam może teraz kilka słów głosu dla prezesa Tomasza Kurula, prezes Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego Koliber. Witam wszystkich Państwa w imieniu Stowarzyszenia Koliber, które jest organizatorem wizyty pana Stanisława Michalkiewicza w Poznaniu. W ogóle musimy się pochwalić, że pan redaktor jest członkiem honorowym naszego stowarzyszenia. Nie chcę tutaj przedłużać, chciałem tylko powiedzieć, że Stowarzyszenie Koliber działa aktywnie w Poznaniu już przeszło 2 lata. Organizujemy właśnie między innymi tego typu spotkania ze znanymi osobami z świata polityki, mediów, ekonomii, ale także wielu różnych innych rzeczy, debaty, dyskusje, akcje uliczne. Dlatego jeśli mają Państwo życzenia, aby otrzymywać informacje o naszych aktywnościach, albo może tu skierowane przede wszystkim do ludzi młodych, ale oczywiście nie tylko, jeśli chcieliby Państwo przyłączyć się do nas i również razem z nami działać, to tutaj puszczę taką listę mailingową i proszę o wpisywanie swoich maili. My rozsyłamy regularnie newsletter. Tutaj może od początku puszczę. I to tyle, co chciałem powiedzieć, nie chcę przedłużać. Oddamy głos już panu redaktorowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Stowarzyszeniu Koliber za zaproszenie mnie do Poznania. Dziękuję Korporacji Hermezja za zorganizowanie tego spotkania. Państwu dziękuję za obecność, bo to jest ładna pogoda i wiosenna i jestem szczególnie udyrektowany, że trochę konkurencję z pogodą wygrywam wiosenną. I od razu przejdę do rzeczy. Gdybyśmy zrobili taki eksperyment, złapali wszystkich naszych umiłowanych przywódców i zamknęli tutaj na tej sali, grożąc im, że nie zostaną wypuszczeni nawet do toalety, ani też nie dostaną chleba ani wody, dopóki nam nie odpowiedzą na jedno pytanie. Czy chcą, żeby w Polsce był dobrobyt? To znaczy obfitość materialna i poczucie bezpieczeństwa, bo to są dwa elementy, które się składają na dobrobyt. To jestem pewien, że każdy z naszych umiłowanych przywódców odpowiedziałby na to pytanie twierdząco, że chce, żeby w Polsce był dobrobyt, nawet gdyby naprawdę nie chciał, bo ze strachu się nie przyzna. W związku z tym widać wyraźnie, że wszyscy nasi umiłowani przywódcy chcą tego samego. W takim razie warto zapytać, o co się tak spierają, że sprawiają wrażenie, że mało by się nie pozabijali tym wyborem. Gdyby się nie bali oczywiście i gdyby to nie było karne. Spierają się różne rzeczy, ale jeden spór jest istotny. Otóż jedni powiadają, umiłowani przywódcy nasi, że dobrobyt będzie wtedy, jeśli cała własność zostanie skupiona w jednym ręku, najlepiej państwowym. Jeżeli przywrócimy planowanie gospodarcze, ideał gospodarczy Hilarego Mińca, plan doprowadzony każdego stanowiska pracy, jeżeli wszyscy będą wiedzieli, co mają robić, odkąd, dotąd, no to będzie porządek, będzie dobrobyt. Inni natomiast powiadają, że w ten sposób dobrobytu się nie osiągnie, że państwo powinno upowszechnić, znaczy powinna zostać upowszechniona własność prywatna, że państwo nie powinno dyktować właścicielom, co mają robić ze swoim majątkiem, że państwo powinno tylko stwarzać, opracować reguły bardzo proste, żeby każdy wiedział, czego się ma trzymać i tych reguł nie zmieniać często, najlepiej wcale ich nie zmieniać, jak są słuszne, to po co jest. Żeby państwo łapało złodziei, wieszało bandytów, no to wtedy będzie dobrze.
Problem polega na tym, że tych metod nie można zastosować jednocześnie, dlatego że one się nawzajem wykluczają. I ten spór, który jest toczony na naszych oczach, jest bardzo ważny. Po to on jest toczony na naszych oczach przez umiłowanych przywódców, żebyśmy sobie wyrobili pogląd i za jakąś metodą się odpowiedzieli. Te metody to nic innego jak ideologie polityczne. Dlatego ideologie są najważniejsze. Ideologie są najważniejsze. Od tego wszystko się zaczyna. Jeśli słyszymy od różnych umiłowanych przywódców, że po co tam, zwłaszcza przed wyborami, po co tam ideologie, my nie chcemy ideologii, my chcemy konkretów, to tacy ludzie albo nie wiedzą, co mówią, albo kłamią bezczelnie, dlatego że konkrety pojawiają się na jako skutek ideologii. Idee mają konsekwencje. Tyle tylko, że obecnie panuje niesłychany chaos semantyczny. Nie tylko zresztą w Polsce, ale w Polsce też. Celowo wzniecany. W rezultacie nawet wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler jest zaliczany do prawicy i to w dodatku skrajnej. Od kiedy to socjaliści są na prawicy? Narodowi, bo narodowi, ale jednak socjaliści. Więc to pokazuje, jak ogromny jest chaos semantyczny. I żeby tego chaosu semantycznego jakoś uniknąć, a przynajmniej troszeczkę się z niego wydobyć, poświęcę moje dzisiejsze wprowadzenie do rozmowy dwóm pojęciom, analizie dwóch pojęć, które są powszechnie i potocznie używane. Dlatego akurat te dwa pojęcia wybrałem, że z ich sposobu, ich rozumienia można wyprowadzić cały model ustawodawstwa i cały model państwa. Dlatego warto im poświęcić trochę uwagi. Te pojęcia to praworządność i sprawiedliwość. Praworządność możemy rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to taki formalny. Co to jest praworządność w takim ujęciu? No to jest przestrzeganie prawa. Ale od razu natykamy się na różnicę w sposobie pojmowania praworządności, w formule praworządności, w zależności od tego, do kogo się ten apel o praworządność odnosi. Bo jeżeli się odnosi do obywateli, no to formuła praworządności wygląda tak, że dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane. Jeśli czegoś prawo wyraźnie nie zakazuje, to znaczy, że to jest sfera wolności, sfera swobody postępowania. I tu obywatele mogą sobie dowolnie to kształtować. Tam, gdzie prawo zakazuje, to tu jest koniec tej sfery. Natomiast zupełnie inaczej wygląda formuła praworządności dla władzy publicznej. Ona wynika, jest zapisana w artykule 7 Konstytucji, który mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. To oznacza, że formuła praworządności dla organów władzy publicznej brzmi: dozwolone jest to, co jest dozwolone. To znaczy, że nie można domniemywać kompetencji władzy publicznej. Jeżeli władza publiczna działa, organy władzy publicznej działają na podstawie prawa, to znaczy, że na każdy swój krok muszą mieć upoważnienie w jakimś przepisie prawa, jakieś zezwolenie. I co więcej, tylko tyle kroków mogą zrobić, jakie granice im to zezwolenie wyznacza. Ani kroku dalej. I słusznie, dlatego że jeśli by władza publiczna zaczęła domniemywać swoje kompetencje, to te domniemania, wszystkie koszty tych domniemań odbywałyby się kosztem naszej wolności, prawdopodobnie też naszego majątku. Więc to ta formuła, ta odmienność formuł jest bardzo dobrze uzasadniona. Ale to nie wyczerpuje całości zagadnienia, dlatego że nie tylko od strony formalnej możemy analizować praworządność, ale jeszcze ważniejsza jest analiza praworządności od strony merytorycznej. Jakie prawo
punktu widzenia jego treści możemy uznać za praworządne i dlaczego, a jakiego nie. I żeby to lepiej wyjaśnić, puśćmy wodze fantazji na chwilę i wyobraźmy sobie, że wszyscy posłowie, jacy są w Sejmie, urodzili się w latach parzystych. No i kiedy się zorientowali, że tak się złożyło szczęśliwie, uchwalili ustawę, na podstawie której majątek obywateli urodzonych w latach nieparzystych podlega konfiskacie i przekazaniu obywatelom urodzonym w latach parzystych. Z punktu widzenia demokracji politycznej wszystko jest w jak najlepszym porządku, dlatego że Sejm uchwalił ustawę, to jest, mieści się w granicach jego kompetencji, uchwalił ją jednogłośnie, bo wszyscy się urodzili w latach parzystych. Wszystkie procedury zostały zatem dopełnione. Ustawa została oparta na kryterium rzeczywiście istniejącym i łatwo sprawdzalnym. No więc nie można się przyczepić do tego z żadnej strony. Jedynie można powiedzieć, moglibyśmy powiedzieć na widok takiej ustawy, że ona być może, że jest zgodna z procedurami demokratycznymi, ale nie jest w porządku. Ale nie jest w porządku. I warto pójść tropem tego potocznego określenia, że ona nie jest w porządku. Bo to określenie potoczne sugeruje istnienie wyższego porządku, któremu powinno zostać podporządkowane prawo stanowione. Że organy władzy publicznej w stanowieniu prawa też nie są wszechmogące, też nie mogą się kierować swoim widzimisię, tylko podlegają jakiemuś wyższemu porządkowi. Czy istnieje taki wyższy porządek, porządek wyższego rzędu, któremu powinno być podległe prawo stanowione? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, sięgnijmy do literatury. Pamiętacie Państwo scenę z Małego Księcia, jak mały książę przybywa na planetę, którą zamieszkiwał król. I król, uradowany przybyciem poddanego, oto poddany, powiada, i zaczyna go natychmiast wtajemniczać w arkana sztuki rządzenia. I powiada król tak małemu księciu, jeżeli rozkaże generałowi, żeby jako motylek przeskoczył z kwiatka na kwiat, albo zamienił się w morskiego ptaka, a generał nie wykona tego, to czyja to będzie wina? Waszej królewskiej mości, powiedział mały książę. I słusznie, dlatego że nawet gdyby generał, chcąc zrobić przyjemność swojemu królowi, próbował zamienić się w morskiego ptaka, to nie jest w stanie tego dokonać. Jaki z tego płynie wniosek z punktu widzenia naszych tu rozważań? Że minimum minimorum, warunek minimum, jaki możemy postawić pod adresem prawa stanowionego, to taki, żeby ono było w ogóle wykonalne. Bo jeśli nie będzie wykonalne, no to nie będzie wykonywane i tyle. Wyobraźmy sobie, że powstał w naszym kraju jakiś tyran, stokroć gorszy od obecnych tyranów, a nawet od tyrana libijskiego, który został zlinczowany, i w trosce o podniesienie naszej egzystencji na wyższy poziom zabronił nam chodzenia po ziemi prozaicznego, tylko nakazał nam latać w powietrzu i okrutnie karał każdą próbę chodzenia obcięciem nóg. No to zanim by został zamordowany, to prawdopodobnie okaleczy wielu obywateli, natomiast z całą pewnością żadnego by nie nauczył latać w powietrzu. Nawet ludzie by ze strachu próbowali, ale nic by tutaj nie chodziło. Prawo musi być przynajmniej wykonalne. A kiedy ten warunek będzie spełniony? Wróćmy do przykładu z Małego Księcia. Generał nie może się zamienić w morskiego ptaka. Dlaczego? No bo to jest sprzeczne z naturą ludzką. Bo to jest przeciwko naturze ludzkiej. Zatem, żeby prawo było w ogóle wykonalne, to nie może być sprzeczne z naturą ludzką. No ale z czym konkretnie, z naturą ludzką, to łatwo powiedzieć, z czym konkretnie, co się składa na naturę ludzką? Prześledźmy ważne cechy natury ludzkiej. No pierwsza taka ważna cecha natury ludzkiej, która warunkuje wszystkie pozostałe, to jest to, że człowiek żyje. Bo jak nie żyje, to już nie ma żadnych właściwości, poza chemicznymi, takimi coraz bardziej przykrymi i fizycznymi. Ale to się nie liczy w ogóle. Natomiast dopóki żyje, a to ma bardzo różne ciekawe właściwości.
Więc życie jest pierwszą taką właściwością natury ludzkiej. Warto zwrócić uwagę, że ta cecha natury ludzkiej jest pierwotna względem każdej władzy publicznej. Żadna władza publiczna nie wymyśliła życia. Ona może życie odbierać, natomiast nie jest w stanie go stworzyć, chociaż miałaby takie ambicje. Jeśli dotychczas się nie udało, to znaczy, że to rzeczywiście jest niemożliwe. Druga taka istotna właściwość natury ludzkiej, która odróżnia gatunek ludzki od innych gatunków przyrodniczych, a więc ważna właściwość, to jest zdolność do świadomego wybierania. Oczywiście to odróżnia nas od innych gatunków przyrodniczych, jest przedmiotem naszej dumy. Kolejna taka właściwość, szalenie istotna, to jest zdolność do wytwarzania bogactwa i dysponowania. Ta właściwość natury ludzkiej jest przyczyną cywilizacji. Gdyby człowiek nie miał tej właściwości, na pewno nie znana byłaby cywilizacja w takiej postaci, być może w żadnej nawet nie byłaby znana. Więc szalenie ważna właściwość ludzkiej natury. No i kolejna właściwość natury ludzkiej, wrażliwość na piękno. Gdyby nie było tej właściwości, nie byłoby kultury, z której też jesteśmy dumni, która też odróżnia nas od innych gatunków przyrodniczych, które kultury nie tworzą. Zatem mamy katalog ważnych właściwości natury ludzkiej, które tworzą pewien porządek. No tak tylko, że ten porządek, te właściwości ludzkiej natury obiektywnie istniejące i każda z nich jest pierwotna względem każdej władzy publicznej. Żadna władza ich nie wymyśliła. Człowiek po prostu ma wrodzone te cechy. Trwa spór, co jest przyczyną tych właściwości. Ludzie wierzący w Boga powiadają, że Stwórca wyposażył człowieka w takie właściwości na swój obraz i podobieństwo. Ci, którzy wierzą, że Boga nie ma, podobno coraz więcej ich jest, takich wierzących, że Boga nie ma, to wierzą, że to nie Pan Bóg. No na pewno nie, skąd znowu. No ale to ten spór nie zostanie rozstrzygnięty do końca świata. Natomiast my nie musimy w tym sporze zajmować w tej chwili stanowiska. Dla nas ważne jest jedno, że te właściwości istnieją i o ich istnieniu możemy się natychmiast przekonać, po prostu przyglądając się sobie w lustrze. I proszę Państwa, żeby system prawny był podporządkowany temu porządkowi właściwości ludzkiej natury, to muszą te właściwości zostać przełożone na język prawa, żeby były kompatybilne językiem prawa stanowionego. I są przekładalne. Prawo bez trudu potrafi sobie poradzić z taką właściwością jak życie. Nie trzeba specjalnie tutaj tego przekładać. Zdolność do świadomego wybierania w języku prawnym nazywa się wolnością. Zdolność do wytwarzania bogactwa i dysponowania nim w języku prawnym nazywa się własnością. Natomiast zdolność do odczuwania piękna, wrażliwość na piękno, nie przekłada się na język. I bardzo dobrze, bo były takie próby, że radzieccy próbowali przekładać tę właściwość na język prawa, przybrało to postać realizmu socjalistycznego, ale na szczęście ta próba okazała się nieudana. I dobrze, bo tak jak religia katolicka powiada, spiritus flat ubi vult, duch tchnie kędy chce, więc próba zamknięcia ducha w jakieś formuły prawne rzeczywiście jest wielkim zuchwalstwem. I bardzo dobrze się nie udało. To jest jeszcze jeden dowód, że rzeczywiście duch tchnie kędy chce. I proszę Państwa, mamy zatem, jeśli pominiemy tę nieprzekładalną zdolność, właściwość człowieka do odczuwania piękna, to mamy katalog ważnych cech, ważnych praw naturalnych, ponieważ one nie zostały stworzone przez, ustanowione przez żadną władzę publiczną i żadna władza publiczna nie jest w stanie ich unieważnić.
Oczywiście można, może urządzać głosowania, jakieś tam wiecowanie, ale to jest groteskowe, to są groteskowe przedsięwzięcia, które nie mają na istnienie praw naturalnych żadnego wpływu. I to jest ten porządek wyższego rzędu, któremu powinno odpowiadać prawo stanowione. W przeciwnym razie, jeśli nie odpowiada, to znaczy, że nie jest praworządne. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwnym razie prawo będzie niewykonalne, to po pierwsze, a po drugie w przeciwnym razie prawo będzie skierowane przeciwko człowiekowi, a taki najskromniejszy postulat pod adresem prawa, poza tym, żeby było w ogóle wykonalne, to jest taki, żeby ono nam nie szkodziło, I z tego punktu widzenia, z punktu widzenia zgodności prawa stanowionego z tym wyższym porządkiem, teraz jak już wiemy, na czym polega ten wyższy porządek, możemy odpowiedzieć, dlaczego ta ustawa, którą by nasi umiłowani przywódcy uchwalili o tych latach parzystych i nieparzystych, dlaczego ona jest niepraworządna. Ano dlatego, że ona jest sprzeczna z co najmniej dwoma prawami naturalnymi. Wolnością i własnością. I mamy odpowiedź jasną na pytanie o warunki, kryteria praworządności prawa pod względem jego treści. No i tu już mamy odpowiedź na uroszczenia demokratyczne. Bo jak wspomniałem, prawa naturalne nie poddają się żadnemu głosowaniu. One tworzą porządek niedemokratyczny. Porządek praw naturalnych jest porządkiem niedemokratycznym, ponieważ nie zależy od żadnego głosowania. Zatem demokracja polityczna, a więc uchwalanie ustaw w latach parzystych i nieparzystych, jest bezpieczna o tyle, o ile jest osadzona w porządku niedemokratycznym. To jest pewien paradoks, ale jak widzimy, taka jest prawda. Demokracja polityczna jest bezpieczna pod warunkiem osadzenia jej w porządku niedemokratycznym. I taki wniosek, to jest bardzo ważny wniosek z punktu widzenia ustrojowego, prawnoustrojowego, że to nas przekonuje, że demokracja totalna na pewno nie może być praworządna. Na pewno nie może być praworządna, dlatego że ona nie jest osadzona w porządku niedemokratycznym. I taki wniosek prawnoustrojowy płynie z analizy pojęcia praworządność. I teraz przechodzimy do drugiego pojęcia sprawiedliwości. Na ponurym gmachu sądów przy ulicy Solidarności w Warszawie jest wyryty napis: sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej. To znaczy, co jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej, ale co to jest sprawiedliwość? No, musimy odpowiedzieć na to pytanie, bo inaczej chwieją się fundamenty Rzeczypospolitej. Nie wiemy, na czym, co jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej. Może nic nie jest ostoją mocy i trwałości, jakieś, powiedzmy, fanaberie, jakieś rzeczy urojone. No, aż tak źle to nie jest. Sprawiedliwość można rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy sposób zaproponowali nam, nie mówię chronologicznie, tylko tak, żeby było ładnie. Pierwszy sposób zaproponowali nam towarzysze marksiści-leniniści, zdaniem których sprawiedliwość jest idealną formą stosunków społecznych, którą wyraża formuła od każdego według jego możliwości, każdemu według jego. No dobrze, ale żeby praktykować sprawiedliwość, musimy mieć wiedzę pewną, zarówno na temat możliwości, jak i potrzeb, bo jeśli nie będziemy mieli wiedzy pewnej, no to nie wiemy, czy będziemy praktykowali sprawiedliwość, czy wprost przeciwnie, niesprawiedliwość. Zatem musimy dysponować wiedzą pewną. No co do potrzeb, to jeszcze każdy może powiedzieć, jakie ma potrzeby. Inna rzecz, że byłoby karygodną lekkomyślnością wierzyć w takie deklaracje bezkrytycznie, bo ludzie mają potrzeby takie, że nawet sami nie wiedzą, jakie mają potrzeby. A z możliwościami jest jeszcze gorzej. Ludzie nie wiedzą, jakie mają możliwości.
całą pewnością, bo każdy raz w życiu przynajmniej się przekonał o tym, że nie wiedział, że ma takie możliwości, jakim nagle zaczął dysponować w potrzebie. To potrzeba jest matką wynalazków, możliwości. Tymczasem my musimy mieć wiedzę pewną. I nie ma innego wyjścia, tylko konieczność zaistnienia kogoś, czyje orzeczenia, zarówno w zakresie możliwości, jak i w zakresie potrzeb, byłyby przyjmowane powszechnie i bez zastrzeżeń. Ktoś taki musi być, bo ktoś nam musi to powiedzieć. I my musimy to przyjąć do wiadomości jako ostatnie słowo w tej sprawie. Inaczej nie możemy praktykować sprawiedliwości. Ale taka sytuacja ma swoje konsekwencje. Bo jeśli nawet w ten sposób, według tej formuły, moglibyśmy praktykować sprawiedliwość, to jeśli istniałby ktoś taki, czyje orzeczenia odnoszące się do możliwości i potrzeb musiałyby być przez nas przyjmowane bez zastrzeżeń, to znaczy, że moglibyśmy praktykować sprawiedliwość, ale pod warunkiem zamordowania wolności. To jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, bo okazuje się, że nie możemy mieć wszystkiego naraz, że możemy albo myć ręce, albo myć nogi. Że sprawiedliwość i wolność wykluczają się nawzajem, mimo że są kojarzonymi wartościami, kojarzonymi pozytywnie, jedna i druga. Okazuje się, że jeśli chcemy mieć sprawiedliwość, to za cenę rezygnacji z wolności. Jeśli chcemy być wolni, to musimy się zgodzić na niesprawiedliwość. Okropna sytuacja. Na szczęście nie jest to jedyna formuła. I proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie ta formuła marksistowsko-leninowska została zaaplikowana. No to do dzisiejszego dnia trwają spory, czy tam była realizowana jakaś sprawiedliwość, czy nie. Natomiast poza sporem pozostaje to, że wolność została zamordowana na samym początku. I to nie jest kwestia jakichś wypaczeń, przeciwnie, to nie kryzys, to rezultat, jak mawiał się Stefan Kisielewski. Inaczej być nie mogło. To jest właśnie nieuchronna konsekwencja zastosowania tej formuły. Na szczęście jest druga formuła, która ma rodowód daleko starszy. Autorem tej formuły jest rzymski prawnik Ulpian Domicjusz, który w epoce chwały cesarstwa przedstawił definicję sprawiedliwości brzmiącą następująco. Justitia est firma et perpetua voluntas sub quique tribuit. Co się wykłada, że sprawiedliwość jest to niezłomna i stała wola oddawania każdemu tego, co mu się należy. No i tu mamy podobny problem. Skąd wiemy, co się komu należy? Musimy to wiedzieć, bo inaczej nic nam nie przyjdzie z tej łacińskiej definicji sprawiedliwości. No, odpowiedź jest też stosunkowo prosta. Każdy może powiedzieć, co mu się należy, ale podobnie jak i w poprzedniej formule, no byłoby lekkomyślnością karygodną przyjmować takie deklaracje bezkrytycznie. Zatem musimy zadać sobie pytanie, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy istnieje metoda weryfikowania takich deklaracji możliwa do zastosowania w skali społecznej? Istnieje. Jednym ze sposobów komunikowania się między ludźmi są umowy. Są umowy. Na czym polega umowa? Ano na tym, że strony umowy komunikują sobie nawzajem swoje oczekiwania. Ja na przykład komunikuję takie oczekiwania. Oczekuję, że pani pożyczy mi 1000 złotych. A pani najpierw mówi, panie Karkiewicz, od kiedy pan ma te objawy, prawda? Ale potem dochodzi pani po namyśle do wniosku, że właściwie dlaczego nie? I powiada pan, jak mi pan odda za miesiąc i z takim procentem, to dlaczego nie? To chętnie panu pożyczę. I jeśli uznaliśmy nasze oczekiwania wzajemne za uzasadnione, to dochodzi do zawarcia umowy. Proszę zwrócić uwagę, że to nie ktoś nam narzucił takie warunki. Myśmy sami utworzyli z własnej inicjatywy prawo między nami,
które sami uznaliśmy za sprawiedliwe. W przeciwnym razie nie doszłoby do zawarcia umowy. Więc istnieje dostępny w skali społecznej sposób weryfikowania takich oczekiwań. Umowa jest bardzo prosta. Co więcej, każda ze stron umowy, jeśli już dojdzie do jej zawarcia, ma subiektywne poczucie korzyści. Czy naprawdę skorzystają, to my tego nie wiemy. Natomiast ma subiektywne poczucie korzyści. Jeżeli ktoś idzie do sklepu kupić sobie buty za 300 zł, dajmy na to, to dla tego kupującego buty, buty przedstawiają większą wartość niż 300 zł, bo inaczej nigdy by się nie zamienił. Dla sprzedawcy butów odwrotnie. 300 zł przedstawia większą wartość niż buty, bo inaczej nigdy by ich nie oddał. Jeżeli zatem dochodzi do sprzedaży butów za 300 zł, to każda ze stron ma subiektywne poczucie korzyści, że zrobiła dobry interes. To czego chcieć więcej? Tak działa rynek. Czego chcieć więcej? Jeden tylko warunek. Kiedy mamy pewność, że ta weryfikacja jest autentyczna? Wtedy, kiedy umowa była dobrowolna. Bo jeżeli na przykład ja złożę Pani propozycję taką, ale wymierzając w Pani głowę pistolet, to nie mamy pewności, czy Pani dlatego się zgodziła pożyczyć mi 1000 zł, bo Panią przekonała słuszność mojej propozycji, czy dlatego, że Pani się działała w obawie natychmiastowej utraty życia. Prawda? Już nie mamy pewności, czy ta weryfikacja była autentyczna, czy nie. Dobrowolność umowy przekonuje nas, że ta weryfikacja na pewno była autentyczna. Volenti non fit injuria, chcącemu nie dzieje się krzywda. Na pewno tak chciał, skoro tak postanowił bez przymusu zewnętrznego, niezależnie od motywacji, jaka nim kierowała, bo nikt nikomu w duszy nie siedzi, prawda? Ale przyjmujemy, że dorosły człowiek to tak chciał, skoro tak postanowił. Jaki z tego płynie wniosek? Że przy tej formule, w odróżnieniu od tamtej marksistowskiej, wolność jest koniecznym warunkiem sprawiedliwości. Że te wartości nie tylko nie wykluczają się wzajemnie, muszą funkcjonować w ścisłej symbiozie. To chyba ta druga formuła jest trafniejsza, w odróżnieniu od tej pierwszej. Zwracam uwagę Państwa na jeszcze jedną okoliczność. Otóż, o ile w przypadku formuły pierwszej ten ktoś przez duże K, którego orzeczenia co do wątpliwości i potrzeb od razu nam się pojawiły, czyli władza państwowa w całej swojej straszliwej postaci od razu nam się objawiła, to tutaj nie. Na razie wszystko załatwiliśmy między sobą bez udziału państwa. Czy zatem państwo w ogóle nie jest potrzebne? No, aż tak dobrze to nie jest. To może by było dobrze, ale aż tak dobrze to nie jest, bo są ludzie, którzy oszukują. Ja nie mówię, że ja, ale na przykład mógłbym tak zrobić, że obiecam pani, że pani oddam po miesiącu z procentem i bym potem nie oddał. Gdyby się jeszcze okazało, że jestem silniejszy od pani, a pani by mnie molestowała ponad wszelką miarę, to bym jeszcze panią zbił i tyle by pani nie zyskała na tym. Otóż mielibyśmy nie żadną realizację sprawiedliwości, tylko mielibyśmy rażącą niesprawiedliwość, krzywdę, o pomoc do nieba wołając. I tutaj państwo działa zapobiegawczo, bo pani, nawet jeśli pani jest słabsza ode mnie, ale jeśli ja sprzeniewierzyłem się własnej decyzji, którą sam uznałem, nie że ktoś za mnie uznał, sam uznałem za usprawiedliwioną, to pani może odwołać się do państwa. I państwo może zastosować wobec mnie przemoc. Nie dlatego, żeby mi jakąś krzywdę zrobić, tylko żeby mnie zmusić do tego, co sam uznałem za sprawiedliwe, do wykonania tego, co sam uznałem za sprawiedliwe. Nie ktoś za mnie uznał, tylko sam uznałem za sprawiedliwe. Realizację prawa, które sam ustanowimy z panią do spółki między nami. Państwo zatem jest potrzebne, ale zwróćmy uwagę, w której fazie, nie w fazie negocjowania umowy,
bo gdyby państwo się wtrącało na fazie negocjowania umowy, to byśmy stracili pewność, że ta weryfikacja była autentyczna. Bo państwo działa poprzez przemoc, państwo inaczej nie działa, państwo przemawia językiem przemocy, bo państwo to jest monopol na przemoc. Państwo w innej formie działać nie potrafi. Państwo przemawia językiem nakazu, zakazu, czyli przemocy. W związku z tym państwo w tej fazie nie może wkraczać i nie powinno i nie wkracza, wcale nie musi. Natomiast państwo może wkraczać w momencie, kiedy sprawiedliwość została naruszona po to, żeby ją przywrócić. No i bardzo dobrze. Dlatego właśnie akceptujemy od strony moralnej państwo jako monopol na przemoc. Inaczej nie byłoby żadnego powodu, żeby akceptować państwo jako monopol na przemoc, a tylko jeden powód jest, że ta przemoc może być używana w służbie sprawiedliwości, bo może być. Czasami jest używana w służbie niesprawiedliwości, ale to nie wynika z jej immanentnej natury, tylko po prostu z nadużyć. Natomiast ta przemoc może być używana w służbie sprawiedliwości, dlatego jest uzasadniona, ale w odpowiednim momencie. To jest tak, jak przypomina to trochę mechanizm silnika spalinowego. Co się dzieje w silniku spalinowym? No, w cylindrze wybucha mieszanka benzyny z powietrzem. Gdyby wybuchła byle gdzie, no to spowodowałaby zniszczenia. Już bez żadnego pożytku, przeciwnie, ze szkodami. Natomiast kiedy wybucha nie byle gdzie, tylko w określonym miejscu i w określonym momencie, to ona ma tę samą niszczycielską moc. Tyle tylko, że ta niszczycielska moc zostaje zaprzęgnięta do wykonania pracy. Pożytecznej pracy. Silnik wykonuje pracę. I tak właśnie działa państwo, jeżeli jest komponowane w model wolnorynkowy. Model wolnościowy. Ale ten model wolnościowy możemy sobie wydedukować z prawidłowego rozumienia sprawiedliwości. I dlatego, proszę państwa, warto przywrócić ład w miejsce chaosu semantycznego, żebyśmy nie popadli w ponowny przypadek recydywy wieży Babel. Żeby wiedzieli, o czym mówimy, bo od tego zależy jasność i pożyteczność dyskursu publicznego, żebyśmy tym samym słowom przypisywali tą samą treść. I przejdę teraz do liberalizmu konserwatywnego, bo wielu ludzi myśli, że nie ma takiego zwierzęcia w przyrodzie. Że to, że liberalizm konserwatywny to jest tak jak żonaty kawaler. No tak nie jest. Co to jest liberalizm? To nie jest żadna kontrreligia, jak niektórzy sądzą. Nawet moi przyjaciele z kręgu Radia Maryja uważają, że liberalizm to jest jedno z imion szatana. Liberalizm to nie jest jakieś nawoływanie do swawoli. Liberalizm to jest próba odpowiedzi na pytanie, bardzo praktyczne. Jak ułożyć stosunki człowieka i państwa, żeby z jednej strony państwo nie pożarło ludzkiej wolności, bo to jest monopol na przemoc, bardzo niebezpieczny, ale z drugiej strony żeby ludzka swawola nie rozsadziła państwa, bo ono też jest potrzebne. W pewnym momencie jest niezastąpione. Znaczy, mogłoby być zastąpione, ale koszty tego zastępstwa byłyby bardzo wysokie. Być może w ogóle nieopłacalne. W postaci wojny wszystkich ze wszystkimi. I to właściwie, to jest próba odpowiedzi na to pytanie. Liberalizm jest bardzo podobny do swojej karykatury, którą coraz częściej posługują się złodzieje szyldów podszywający się pod liberalizm. Karykaturą liberalizmu jest permisywizm. Liberalizm powiada tak, im więcej wolności, tym lepiej. Ale im więcej wolności, tym więcej odpowiedzialności. Bo człowiek za decyzje podejmowane w warunkach wolności powinien być odpowiedzialny i nikt
tej odpowiedzialności z niego zdjąć nie może. Tyle wolności i odpowiedzialności. Czyli tyle odpowiedzialności i wolności. Natomiast permisywność odpowiada tak. Człowiek wszystko może, ale za nic nie odpowiada. Z czego to wynika? Z odmiennej antropologii. Liberalizm konserwatywny przyjmuje antropologię nawet dla ludzi niewierzących. Przyjmuje antropologię o chrześcijaństwo. Przyjmuje, że człowiek jest istotą wolną na podstawie chociażby prawa naturalnego. Chrześcijaństwo mówi, że człowiek ma wolną wolę, czyli jest istotą wolną. Dlatego jest odpowiedzialną. Nikomu przytomnemu, żadnemu przytomnemu człowiekowi nie przyjdzie do głowy pomysł urządzenia procesu karnego koniowi, który kopnie furmana i go zabije. Dlaczego? Dlatego, że koń nie jest istotą ani wolną, ani odpowiedzialną. Nie ma zdolności rozróżniania między dobrem a złem. A człowiek ma, bo człowiek ma zdolność do świadomego wybierania, której nie ma koń. I to jest podstawa tego związku między wolnością i odpowiedzialnością. Tymczasem antropologia, tak zwana humanistyczna, wiadomo, człowiek nie jest wolną istotą. Człowiek jest kłębowiskiem sił, których istnienia nawet sobie nie uświadamia, a mowy nie ma, żeby nad nimi panował. To one nad nim panują. Postępowanie człowieka jest wynikiem chwilowej przewagi jakiejś siły, która go popchnie tam w tym kierunku. Rzeczywiście, gdyby tak było, to egzekwowanie odpowiedzialności od takiej istoty byłoby małpim okrucieństwem. Krótko mówiąc, permisywizm przyznaje człowiekowi możliwość robienia wszystkiego, ale zdejmuje z niego odpowiedzialność. Zawsze odpowiedzialny jest kto inny, tylko nie ten działający. I bardzo wiele ludzi chętnie się temu poddaje, nie zauważając, że to zdjęcie odpowiedzialności jest redukcją osoby ludzkiej, człowieka, do poziomu bydlęcego. Zrób wolno, jaki jest każdy widzi, prawda? I nie tylko się z tego cieszą, ale zaczynają się zachowywać po krowie. Żądają, żeby zdjąć z nich wszelką odpowiedzialność. I zwróćcie Państwo uwagę, jak współczesne państwo wychodzi naprzeciw tej potrzeby. Chcecie być bydlętami? A proszę bardzo, bądźcie. Przez bydlętami się lepiej rządzi. Zapędza się je do wspólnej obory, takie bydlęta, i one tam stanowią trzodę użytkową dla starszych i mądrzejszych. Otóż liberalizm i permisywizm to są rzeczy podobne, ale jednak permisywizm jest karykaturą liberalizmu. Wynika to z odmiennej antropologii. A z czego wynika ta odmienna antropologia? Ano właśnie z tego konserwatywnego charakteru. Bo co to jest konserwatyzm w przypadku w ogóle? Dlaczego nie jest to sprzeczne? Konserwatyzm to jest postawa ochronna wobec trzech fundamentów europejskiej cywilizacji, łacińskiej cywilizacji. Te trzy fundamenty łacińskiej cywilizacji to grecki stosunek do prawa, zasady prawa rzymskiego i etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego. Grecki stosunek do prawdy. Przekonanie, że prawda istnieje obiektywnie. To znaczy niezależnie od tego, co ludzie na ten temat sądzą. Niezależnie od tego, co większość na ten temat mniema. Prawda nie leży po środku, tak jakby chcieli ireniści, że wszystkim się chcieli podobać. Prawda leży tam, gdzie leży. A moralną powinnością człowieka rozumnego jest znalezienie tego miejsca. I co zagraża w dzisiejszych czasach temu fundamentowi europejskiej cywilizacji, łacińskiej cywilizacji? Demokracja totalna. Demokracja totalna polega na przenoszeniu metod demokratycznych
do ustalania faktów. Próbuje się fakty ustalać przez głosowanie. Jak Państwo pamiętacie, w początkach lat 90. Światowa Organizacja Zdrowia przez głosowanie uchwaliła, że homoseksualizm nie jest zboczeniem. Przez głosowanie tego się nie możemy dowiedzieć. Albo to wiemy na pewno, albo nie. Przez głosowanie to możemy tylko jednego się dowiedzieć. Jakie poglądy na ten temat mieli ludzie głosujący? Natomiast jak jest naprawdę, ale nadal nie wiemy. Nadal nie wiemy. Kiedyś rozmawiałem, dyskutowałem z sodomitami. No i oni się strasznie powoływali na tę decyzję Światowej Organizacji Zdrowia. Ja mówię, słuchajcie, trochę ostrożnie się powołujcie. Bo jak się zmieni personalna obsada Światowej Organizacji Zdrowia, na przykład przyjdą jacyś reakcjoniści, to przez głosowanie ustalą, że to jest zboczenie i to ohydne. No i co wy wtedy zrobicie? Też będziecie się musieli powoływać na to orzeczenie, tak jak się teraz powołujecie. Więc na wszelki wypadek z ostrożności się zdystansujcie od tego. Nie uważajcie, lepiej wiedzieć coś na pewno, niż nie wiedzieć wcale. No, teraz dochodzi do tego jeszcze gorszej rzeczy, że nawet na uniwersytetach są filozofowie, którzy twierdzą, że mniej prawdy nie ma. Ja rozumiem, nie ma prawdy. To przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe, że nie ma prawdy. To znaczy, że prawda jest. Prawda jest taka, że nie ma prawdy. Ale nie możemy zbyt wiele wymagać, prawda? Drugim filarem cywilizacji łacińskiej są zasady prawa rzymskiego. Prawo nie działa wstecz. Co się dzieje, kiedy łamiemy te zasady? Nie wiemy, jakie są reguły. Bo my myślimy, że mogą być, a tu okazuje się, że całkiem inne reguły obowiązywały, o czym się dowiemy później. W tej sytuacji zanika zaufanie obywateli do państwa. Państwo jest traktowane jako siła opresywna, z której trzeba schodzić do konspiracji ze wszystkimi tego konsekwencjami. Bo mamy taką konsekwencję, o której nas poucza co roku Główny Urząd Statystyczny, komunikując, że około 30% produktu krajowego brutto, a więc to, co jest sprzedane, wytworzone i sprzedane, powstaje w szarej strefie, to znaczy w konspiracji. Bo taka jest konsekwencja łamania czy innych zasad. Druga zasada, o której warto wspomnieć, to jest: nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie, a już specjalnie państwo. Bo jak jest, to zanika zaufanie między ludźmi. Dlatego, że nie ma nadziei, że jakikolwiek spór zostanie rozstrzygnięty bezstronnie. Jak bezstronnie? Jest sędzia we własnej sprawie. I trzecia taka, nie tyle zasada, co formuła, że własność jest, przysługuje właścicielowi, pełne władztwo nad rzeczą, jakie przysługuje właścicielowi z wyłączeniem innych. Jeśli to władztwo nie jest pełne, jeśli przysługuje jeszcze komuś innemu z właścicielowi, to takie społeczeństwa zaczynają biednieć. Dlaczego? Dlatego, że nie opłaca się pracować, nie opłaca się być zapobiegowym, nie opłaca się oszczędzać. Moje jest tylko to, co zjem i wypiję, bo jutro przyjdą bolszewicy i mi wszystko zabiorą. Tak daleko żadna społeczność nie zajedzie. Społeczeństwa zaczynają biednieć. Do tego dochodzi brak zaufania między ludźmi, brak zaufania do państwa. Po prostu destrukcja organicznych więzi społecznych. Więc odchodzenie od zasad prawa rzymskiego jest katastrofalne w skutkach. I wreszcie trzeci fundament w postaci etyki chrześcijańskiej jako podstawy systemu prawnego. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach to czujemy, to widzimy to na własne oczy, w Polsce również, przybiera zagrożenie wobec tego fundamentu łacińskiej cywilizacji, przybiera postać postulatu pod adresem państwa, pozornie oczywistego. Postulatu neutralności światopoglądowej państwa. Ale kiedy
bliżej się przyjrzymy temu postulatowi, to się okazuje, że państwo neutralne światopoglądowo, państwa neutralnego światopoglądowo nie ma, nie było i być nie może, bo nie ma takiego zwierzęcia. Dlaczego? Podstawową funkcją państwa, której państwo nie może się wyzbyć, chcąc pozostawać państwem nadal, to jest ustanawianie praw. Państwo nie może odstąpić, przestać ustanawiać reguł. Inaczej przestaje być państwem. Państwem się staje wtedy kto inny, partia, pustotka, nie wiem, ale na pewno. I wyobraźmy sobie, że mamy ustanowić prawo, no nic nadzwyczajnego, najprostsze prawo, kodeks karny, co wolno, czego nie wolno, żeby każdy wiedział, czego się ma trzymać. Najprostsza rzecz. I mamy określić swój stosunek do kradzieży, na przykład. Tu mamy dwie możliwości. Albo zabronić kradzieży pod groźbą kary, albo zalegalizować kradzież, a okradajcie się na to. Wszystko jedno, co zrobimy. Wszystko jedno, to nie ważne, co zrobimy. Możemy i tak, tym cokolwiek zrobimy, tym samym jako państwo arbitralnie decydujemy o tym, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. Jeśli zalegalizujemy kradzież, to znaczy, że złodziejska. Jeśli zabronimy, to znaczy, że nie złodziejska. Ale decydujemy o tym arbitralnie, siłą rzeczy, ustanawiając jakikolwiek stosunek do kradzieży. A ponieważ każda etyka jest zakotwiczona w światopoglądzie, który dostarcza uzasadnienia dla jej norm i dla hierarchii. Dla hierarchii, na przykład w etyce chrześcijańskiej, kradzież jest potępiona. Ale nie bezwzględnie, bo istnieje coś takiego jak dura necessitas, czyli twarda konieczność. Na przykład ktoś w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia kradnie żywność. To jest nadal kradzież, ale usprawiedliwiona. Dlaczego? Dlatego, że w światopoglądzie chrześcijańskim, w hierarchii wartości, życie stoi wyżej niż własność. I dla ratowania życia, dla ratowania dobra większego, można poświęcić dobro niższej wartości. Daje uzasadnienie, ten światopogląd daje uzasadnienie dla hierarchii norm. Wprawdzie to nadal jest kradzież, ale w tych okolicznościach usprawiedliwione. Jeżeli zatem ustanawiamy jakieś prawo, na przykład karalność kradzieży, to decydujemy, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym i preferujemy światopogląd, który ją uzasadnia, a więc nie jesteśmy neutralni światopoglądowo. Państwo neutralne światopoglądowo istnieć nie może, dlatego że neutralność światopoglądowa pozostaje w nieusuwalnej sprzeczności z podstawową funkcją państwa. Gdyby dosłownie potraktować ten postulat, to on ma charakter antypaństwowy, bo on w prostej linii zmierza do sparaliżowania państwa w jego najbardziej podstawowej funkcji. Ale widzimy, że ludzie i środowiska forsujące ten postulat wcale nie chcą państwa likwidować ani obezwładniać. Przeciwnie, rozbudowują je do rozmiarów monstrualnych. To w takim razie o co chodzi im naprawdę? Ano, podejrzewam, że chodzi im naprawdę o wyrugowanie etyki chrześcijańskiej jako jednego z trzech fundamentów łacińskiej cywilizacji z terenu publicznego i zastąpienie jej demokratyczną etyką sytuacyjną. Dobre jest to, co partia dzisiaj uważa za dobre. Jutro zmieni zdanie, ale dzisiaj jest tak. Na tym etapie jest tak. Otóż oczywiście możemy to zrobić. Możemy zdruzgotać wszystkie trzy fundamenty łacińskiej cywilizacji. Tyle, że wcale nie mamy pewności, że ktoś nam podaruje drugą. A nawet jakby nam ktoś wspaniałomyślnie podarował drugą, to wcale nie mamy pewności, czy byśmy się w niej dobrze czuli, tak jak w ciasnym butach, nie na naszą nogę. Tymczasem my się dobrze czujemy,
tej cywilizacji, bo to jest nasza. Myśmy do niej dołożyli swoje piętno. I konserwatywna postawa polega na szacunku wobec tych fundamentów, na powstrzymywaniu się od podcinania gałęzi, na której siedzimy. Ale możemy oczywiście podcinać tę gałąź, tyle tylko, że będziemy musieli potem ponieść skutki tego, połamiemy sobie kości, albo nawet się zabijemy. I tyle naszej korzyści. I proszę Państwa, postawa konserwatywna, jak starałem się to wykazać, nie jest wcale sprzeczna z wolnością, ani z lokowaniem wolności ludzkiej w centralnym punkcie refleksji politycznej. Ocenianiem ustrojów politycznych, rozwiązań prawnych z punktu widzenia tego, jaki zakres ludzkiej wolności, jakie konsekwencje niesie ona dla ludzkiej wolności. Co było do okazania quod erat demonstrandum. Bardzo Państwu dziękuję, że się cierpliwie wysłuchali. I teraz, jeśli Państwo macie uwagi, pytania do tego, co powiedziałem, do tego, czego nie powiedziałem, to bardzo proszę. To ja mam pytanie. Obecnie nie na polskiej scenie politycznej, według mnie, istnieją tylko dwie partie polityczne, niestety poza głównym nurtem, jest to Unia Polityki Realnej i Kongres Nowej Prawicy, które tak naprawdę przestrzegają tych zasad, o których dzisiaj mówiliśmy. Moje pytanie brzmi, na kogo by Pan zagłosował, dlaczego, czym różnią się te partie i jakie Pan widzi rozwiązanie, żeby nie było takiej sytuacji, że te dwie partie konkurują między sobą o tych mądrzejszych wyborców? Rozwiązanie jest proste, żeby przestały ze sobą konkurować. Dlaczego ze sobą konkurują, to ja tego nie wiem, ponieważ nie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie, się wypisałem. Konieczność zajmowania stanowiska w tej sytuacji była dla mnie tak nieznośna, że już nie mogłem tego wytrzymać. Natomiast oczywiście bym na nie uznał, bo te partie mają dobrze chcą. Dobrze chcą, tyle tylko, że no, na skutek konkurowania ze sobą i powiedzmy sobie no, podgryzania sobie wzajemnie reputacji, to nie mają szans na uzyskanie takiego poprawy swojego wizerunku wśród wyborców. Natomiast co do pozostałych, no, pozostałe ugrupowania, to też są partie polityczne. Tyle tylko, że one się dzielą, jak Państwo wiecie, na lewicę i prawicę. Ten podział jest też efektem chaosu semantycznego. I on jest wbrew pozorom ważny, dlatego że no, trzeba się na coś zdecydować. Te partie, jak mówiłem, toczą spór na naszych oczach, żebyśmy sobie wyrobili pogląd, za którą metodą osiągania dobrobytu się opowiadamy. Ale, żeby ten chaos semantyczny jakoś ograniczyć, bo tam przezwyciężyć to może za duże ambicje. Proponuję takie kryterium rozróżniania między partiami socjalistycznymi albo etatystycznymi i partiami wolnościowymi, które nie wymaga od nas żadnego zacietrzewienia emocjonalnego, ani przezywania kogokolwiek, tylko takiej analizy tego, co partia o sobie mówi. Czy co polityk o sobie mówi, jakie on ma rzeczywiste poglądy. Jeżeli polityk czy partia, który uważa, że podział dochodu narodowego powinien następować pod przymusem i poprzez państwo, to żeby nie wiem co o sobie mówi, to jest ugrupowanie, czy polityk socjalistyczny, albo przynajmniej etatystyczny. Natomiast jeśli polityk czy partia mówi, że podział dochodu narodowego powinien następować dobrowolnie i poprzez rynek, to jest polityk i partia wolnościowa. Dlaczego takie kryterium? Dlatego, że z tego poglądu można wyprowadzić cały model państwa i model systemu prawnego. Być może do tego mogą dojść jeszcze dodatkowe kryteria, czy polityk jest, powiedzmy, tam jego.
wierzący, czy ma taki, ale to nie jest konieczne. To nie jest konieczne, bo może być polityk wolnościowy i konserwatywny zarazem. Jaką on, bo my nie wiemy tak naprawdę. Nie wiemy, czy człowiek ma wolną wolę. Domyślamy się, że tak chyba jest, ale na pewno tego nie wiemy. Natomiast zakładamy, traktujemy go tak, jakby ją miał na pewno. Tak, jakby ją miał na pewno. Takie czynimy założenie. Ono nie jest całkiem bezpodstawne. Ma bardzo solidne podstawy, ale pewności nie mamy. Tak samo jak nie mamy pewności, czy Pan Bóg istnieje. Ale zakładamy, że ta etyka chrześcijańska jest dobra. Ona się sprawdziła. Wielokrotnie. W sytuacjach, gdy każde odstępstwa od niej pociągały za sobą katastrofalne następstwa. Do dzisiejszego dnia nie możemy się z tego wykarstać. Tak jak, już kończę, tak jak, proszę Państwa, poglądy na nierówności społeczne. Są dwie możliwości reagowania na nierówności społeczne, które narazem mówią, są dobre. Bo co by było, gdyby ludzie wszyscy byli tacy sami? Mieli takie same poglądy, taką samą umysłowość, takie same gusta, taki sam status materialny. No, nie sądzę, żeby byli dla siebie interesujący. No bo jeśli byśmy byli wszyscy tacy sami, to ani pani mnie by nic nie powiedziała, czego bym nie wiedział, ani ja pani. Cała atrakcyjność nasza wzajemna polega na tym, że jesteśmy różni. Że jesteśmy różni. Żeby mało tego, nie byłyby możliwe chyba uczucia wyższe, bo uczucia wyższe, takie przyjaźń czy miłość, to minimum wymaga, żeby się jeden człowiek drugim zainteresował. A kiedy się zainteresuje? No jak coś podmiennego w nim zobaczy, niż, prawda? I sam ma, to wtedy się zainteresuje. W przeciwnym razie, no co go zainteresuje? Nic. I reakcja na nierówności społeczne, typowa reakcja na nierówności społeczne może być taka, że no, żeby każdemu było tak źle jak mnie. To jest niestety możliwe. Tyle tylko, że takie społeczeństwa zaduszają się nawzajem. Zadręczają się nawzajem. I to jest straszny i przede wszystkim nierozumny, że święty Jan Maria Vianney, on tak po francusku podchodził do różnych rzeczy i kiedyś się zajmował grzechami głównymi i powiedział tak, no każdy grzech główny dostarcza człowiekowi chociaż chwili przyjemności. Powiada, pycha, no jakże, dopóki nas ktoś tam nie przekuje nam balona, jakież mamy wyobrażenie o sobie samych, potem jest katastrofa, ale zanim ona nastąpi, to Bóg wie, co sobie wyobrażamy. Chciwość, no, wytarzać się w złocie, prawda, i tak nam nic z tym nie przyjdzie, ale to się wytarzamy, to nasze. Nieczystość, no, sama przyjemność, to znaczy byłaby to sama przyjemność, gdyby nie, jak to mówił Iżykowski, Karol Iżykowski, gdyby dwie są takie zmory, które nie pozwalają tej przyjemności odczuwać spokojnie, już mniejsza o to jak. Obżarstwo. No, dopóki nie nas wystąpił objawy niestrawności, podobnie tam opilstwo, gniew, no, unosimy się gniewem, to się trochę na wszystkich patrzymy z góry, prawda? No, dopóki nas tam nie. No i lenistwo, sama przyjemność. I jeden tylko grzech główny nie dostarcza człowiekowi ani chwili przyjemności. I święty Jan Maria Vianney mówi, to jest dowód na tajemniczość natury ludzkiej, że ludzie ten grzech, tym grzeszą nagminnie zazdrość. A się nie ma żadnego powodu, żeby człowiek grzeszył zazdrością, a przecież mało kto tego nie robi. To muszą być wyjątkowi ludzie, żeby byli wolni od tego grzechu. Że tylko udręki człowiekowi dostarcza. A jakąś perwersyjną uciechę ludzie w tym odnajdują. To jest dowód na tajemniczość ludzkiej natury. Proszę bardzo. Ja chciałem spytać, no, możemy sobie łatwo wyobrazić ten podział PKB pod przymusem, może nawet wiemy. Natomiast drugie kryterium było podział PKB dobrowolny. To miało charakteryzować tę wolnościową stronę.
dziennikarz uprecyzyjni, co to jest ten dobrowolnik. Poprzez rynek. Nie, takiej odpowiedzi się domyślałem, ale to jest troszkę mało, bo no nie ma tego czystego wolnego rynku, taki teoretycznie. No dlaczego? Ja na przykład mogę sobie wyobrazić, że istnieje czysty wolny rynek. Wyobrazić sobie możemy, ale zrealizować zdaje się, w żadnym kraju się też nie udało tego modelu czystego rynku. No dlaczego, proszę pana, jeśli pan kupuje pietruszkę, jeśli pan... Wszędzie istnieją duże korporacje, które sterują rynkiem, prawda? Wszędzie istnieją. Próbują, ale mogą, znaczy oczywiście mogą sterować rynkiem, tyle tylko, że to sterowanie jest skuteczne wtedy, kiedy dostają polityczny przywilej od rządu. Jeżeli nie dostają politycznego przywileju od rządu obwarowanego sankcjami karnymi, czyli przemocą, to właśnie jak panu może zagrozić korporacja? Nie musi pan u nich kupować. Co więcej, może pan próbować ich obejść. Jeżeli, no, wyobraźmy sobie, że mamy kartel lekowy. Producenci leków w Polsce tworzą kartel, umawiają się co do cen i narzucają, próbują narzucić ceny. To może być skuteczne tylko w jednym wypadku, że państwo im zamknie granice i nie pozwoli nikomu tego kartelu złamać. Bo jeśli tego państwo nie zrobi, jeśli władza polityczna tego nie zrobi, to pan pożyczy pieniądze w banku, importuje lek ze Szwajcarii albo z Chin i zaleje pan rynek polski tym lekiem i tamtych puści z torbami. Monopol jest skuteczny pod warunkiem, że rząd za nim stoi. Także jest, można sobie to wyobrazić zupełnie tak współczesnych realiach. To, że to bywa trudne, to prawda, bywa trudne. Tyle tylko, być może, wie pan, być może tak, ideału się nie da osiągnąć, zresztą chyba nie ma potrzeby. Jest taka przypowieść ewangeliczna o pszenicy i konkordzie. To jest przestroga przed dążeniem do nadmiernej perfekcji. To jest takie zalecenie, żeby się godzić na pewien margines niedoskonałości. Tamten właściciel pola, ten gospodarz, pana, nie zrywajcie tego konkoli, nie wyrywajcie, bo to zniszczycie im pszenicę. No i tam sobie jakoś z nim poradzili. Zgoda, znaczy lepsze jest wrogiem dobrego, tak, taki moral z tego wynika. Lepsze jest wrogiem dobrego. Także jeżeli nie możemy nawet teoretycznie jakiejś perfekcji osiągnąć, to nie znaczy, że nie ma rozwiązań lepszych i gorszych. Więc wystarczy, znaczy można wybierać i należy wybierać między alternatywami istniejącymi. To oznacza zgodę na pewien margines niedoskonałości. Ale to nie jest jakaś straszliwa wada. Mnie to by nie konfundowało. Bo to są rozwiązania lepsze i gorsze. Bardziej zbliżone do ideału i mniej. To tyle. Proszę bardzo. Redaktorze, czy można w jakiś sposób pogodzić konserwatywny liberalizm z nauką społeczną Kościoła, jaką wyznaje Kościół katolicki? A drugie pytanie jeszcze... To od razu najpierw odpowiem, a potem zapomnę. Jakie drugie? Proszę państwa, myślę, że tak, no byłoby fatalnie, gdyby się okazało, że nie. Problem polega nie na tym, co głosi nauka społeczna Kościoła, chociaż niektórzy mówią, jak na przykład kiedyś, jeszcze w latach 80. ojciec Stanisław Popiela, jezuita, miał prelekcję w jakimś tam już kościele, nie pamiętam. I ja go zapytałem, co nauka społeczna Kościoła sądzi na jakiś temat. A on mówi, społeczna nauka Kościoła, a co to takiego? Nie słyszałem. Nie dlatego chyba został zesłany potem do Nowosybirska, że nie słyszał o Dakarze, tylko z jakichś innych powodów. No. Ale serio, jednym wycinkiem się zajmę. Jaki jest podstawowy postulat społecznej nauki Kościoła, czy tego, co się tak nazywa, encyklik papieskich, pod adresem własności? Że własność może być prywatna, a pożytek wspólny, czyli wspólne przeznaczenie dóbr.
zasada wspólnego przeznaczenia lub fundamentalna dla społeczenia Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że Kościół głosi, że Pan Bóg stworzył ziemię dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Nie dla jakiejś uprzywilejowanej warstwy, tylko dla wszystkich. Z tego wypływa zasada powszechnego przeznaczenia ludu. Ale tę zasadę można rozumieć na sposób socjalistyczny. Część ludzi, którzy posługują się, na przykład Aleksander Kwaśniewski, twierdzi, że on też społeczną naukę Kościoła urodzenia. To on podejrzewa, może on to rozumie na sposób socjalistyczny, że dobra, jak właściciel prywatny coś wyprodukuje na własne ryzyko i tak dalej, to wtedy już pożytek jest wspólny, to znaczy on już wtedy to rozdzieli, Aleksander Kwaśniewski, prawda? Otóż to jest sposób, że można by go zapytać, a czy ryzykowałeś razem ze mną własnym majątkiem? No nie. To dlaczego tu pretendujesz do dzielenia teraz? Jest na szczęście inny sposób, właśnie wolnorynkowy. I autorem tego, to bardzo ładnie to pisze, ja powtórzę po prostu, Jerzy Gilder, w takiej książce Bogactwo i ubóstwo. Niestety, myśmy to wydali w stanie wojennym w drugim obiegu. Mało kto z tym przeczyta. Otóż Gilder pisze tak, że zasada powszechnego przeznaczenia dóbr realizuje się wtedy, kiedy właściciel inwestuje. Co to znaczy, że on inwestuje? To znaczy, że kosztem swojego majątku czyni dla innych ludzi dar. Na przykład zakłada we wsi sklep, którego przedtem nie było. Czy buduje fabrykę wichajstrów. I dzięki temu ludzie mają wichajstwy. Jeśli trafnie odgadł potrzeby ludzkie, to znaczy, jeżeli rzeczywiście własność zaspokoiła powszechne oczekiwania, to zostanie wynagrodzony zyskiem. Natomiast jeśli odgadł te potrzeby nie trafi, na przykład wybudował fabrykę, gdzie będzie produkował buty z cementu. Też się trzeba napracować, zainwestować mnóstwo pieniędzy. Tyle tylko, że nikomu to nie jest potrzebne. W związku z tym... Gangsterom się przydaje. Proszę? Gangsterom się przydaje. Zostanie z tymi butami. Więc zostanie ukarany przypadkiem tego, co zainwestował. Za karę. Dlatego bankructwa w gospodarce są zjawiskiem pozytywnym. Bo o czym świadczy bankructwo? Że majątek znajdujący się w dyspozycji fajtłapy trafi do pod ręce człowieka, który lepszy użytek z tego zrobi. To z punktu widzenia gospodarki jako całości, z punktu widzenia zasady powszechnego przeznaczenia, to jest lepiej. Natomiast no, ten bieg zostanie ukarany. To dobrze, że ludzie są karani za niewłaściwe postępowanie. Dobrze, że ponoszą konsekwencje. Wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby człowiek odczuwał ból dopiero po roku po uderzeniu młotkiem w palec. Przecież ludzie by sobie poodbijali palce wszyscy. Ponieważ ból jest odczuwany natychmiast, to się tego wystrzegają. To jest bardzo dobrze dla nas, żebyśmy się nie kaleczyli. Otóż, jeżeli ktoś chce uwalniać człowieka od odpowiedzialności za to, co robi, no to zaburza ten naturalny porządek rzeczy. Zaburza zasadę przyczynowości. A to jest szalenie ważna zasada, bo jak czytamy opis stworzenia świata w Księdze Rodzaju, to co tam czytamy? Po każdym dniu stworzenia, jak refren, tak się powtarza taka fraza. I widział Bóg, że było dobre, słuchaj, bardzo dobre. Więc wszystko, co zostało stworzone, było bardzo dobre. Na świecie nie ma niczego, co nie zostało stworzone. No to skąd się zło bierze? Trzeba by było przyjąć jakąś heretycką interpretację, że to jakiś wspólnik nielojalny stworzył jeszcze coś tam na bok złego, prawda? No ale to jest herezja. Kościół taką herezję potępia. Nie miał Pan Bóg wspólników stworzenia świata. Ale no, mamy problem. Ten problem znika, jeżeli sobie uświadomimy jedną rzecz,
że stwarzając świat, Pan Bóg stworzył również zasadę, która, według której świat funkcjonuje, zasadę przyczynowości, która mówi, że z określonych przyczyn musi wystąpić określony skutek. Czy ta zasada jest dobra? No, bardzo dobra. Wyobraźmy sobie, że nie ma jej. Czy moglibyśmy cokolwiek powiedzieć o świecie? Świat by nam się jawił jako chaotyczne kłębowisko. Nic byśmy o świecie nie mogli powiedzieć. W ogóle żadnego użytku z rozumu nie moglibyśmy zrobić. Prawdopodobnie, znaczy nie był nam do niczego potrzebny, więc prawdopodobnie byśmy go nie mieli. Tylko dlatego, że światem rządzi zasada przyczynowości, to jesteśmy istotami rozumnymi i możemy świat rozumieć. No to bardzo dobra ona jest, ale ona ma swoje konsekwencje, że w określonych przyczyn musi wystąpić określony skutek. I żeby nie być gołosłownym, to podam Państwu przykład. Nie tam z jakiejś odległej przyczyny, która w mrokach dziejów gdzieś się zagubiła, chociaż i takie są, ale w 1992 roku, a więc 20 lat temu, była w Sejmie debata nad zasadami przyszłej konstytucji. I poseł Korwin-Mikke zaproponował w pewnym momencie, żeby do konstytucji wprowadzić zasadę zakazującą uchwalania budżetu z deficytem i każdą próbę obejścia tego zakazu karać jako kradzież z uchwały. No, myślałem, że się wszyscy popękają ze śmiechu na tę propozycję. Oczywiście nikt tej zasady nie uchwalił. Jaki mamy rezultat po 20 latach? Dług publiczny zbliża się do biliona złotych z szybkością 10 tysięcy złotych na sekundę. Tylko dlatego. Z tej przyczyny, tego zaniechania, która nikogo by nic nie kosztowała, tylko troszeczkę by trzeba było nie kraść tyle. Można było kraść, ale nie tyle. To teraz mamy problem, z którym nikt nie wie, co zrobi. Nikt nie wie. Zaledwie przez 20 lat. I proszę Państwa, czasami ta zasada przyczynowości jest zawieszana. Takie chwilowe zawieszenie nazywamy cudami. Powinien wyniknąć jakiś skutek, a nie wyniknął. Całkiem inny wyniknął. Z tych rzeczy nie powinien. No to nie wiemy, jak to wytłumaczyć. Nazywamy to cudem. Ale to są sytuacje wyjątkowe. A zasada jest taka, że skutek nieuchronnie następuje, tak jak prawo grawitacji. No i bardzo dobrze, bo na błędach się uczymy. Pod warunkiem, że potrafimy dociec tej przyczyny, która ten skutek spowodowała w postaci złego. Także nie ma, jak się okazuje, ta zasada dobrze wszystko wyjaśnia, nie ma żadnej sprzeczności. Wszystko jest jak najlepszym w porządku, jak to widowcy mówią, wszystko gra i koliduje. Wszystko gra. Proszę. Krzysztof z Austriackiej Szkoły Ekonomii w Poznaniu. Proszę pana, ja mam dwa pytania. A może na początku drobny komentarz. Proszę trochę głośniej mówić, bo słabo pana słyszę. Na początku, czy w odpowiedzi na jedno pytanie usłyszeliśmy, że od pana, że tak naprawdę tego, czy mamy wolną wolę, to musimy się domyślać, tak? I nie jesteśmy tego pewni. Niestety muszę też panu powiedzieć, że współczesna filozofia boryka się właśnie z tym problemem mniej więcej od czasów Descartes'a, Kartezjusza, które tak naprawdę wprowadził nas na manowca, ale to jest tylko drobna dygresja. Stąd właśnie od tego momentu mam do czynienia z takim idealizmem już z krajem. Natomiast co do wykładu, dwa pytania. Ponieważ bardzo przejrzyście i ładnie nam pan wykładał całą teorię prawa naturalnego, jednak w pewnym momencie stwierdził pan, że czy przeszedł pan do porządku w argumentowaniu, mówiąc, że monopol bezpieczeństwa jest konieczny, nie argumentując dlaczego, czym jest, przede wszystkim właśnie czym jest ten monopol w produkcji bezpieczeństwa, tak? Przemocy. Przemoc, monopol na przemoc. No tak, no monopol na przemoc, czyli produkowanie... Nie zawsze bezpieczeństwa. Stanisław Barańczak, przepraszam, że panu wchodzę słowo. Stanisław Barańczak napisał kiedyś, że słowo bezpieczeństwo wzbudza dreszcz zgrozy.
Musimy zdefiniować, tak, czym jest ten monopol i jakie są skutki istnienia monopolu na bezpieczeństwo, bo jak rozumiem, to jest jedyna prerogatywa państwa. I teraz jest zasadnicze pytanie, czym właśnie różni się produkcja tego bezpieczeństwa? No państwo nam ma zapewniać bezpieczeństwo, tak? Czym różni się ta produkcja bezpieczeństwa i ten monopol od innych monopoli, na przykład produkcji, nie wiem, truskawek albo produkcji innych rzeczy? I to jest moje pierwsze pytanie. To może odpowiem na pierwsze, ja jeszcze pan ma drugie. Proszę pana, wyobraźmy sobie, że tego monopolu nie ma, bo to najlepiej sobie przez kontrast wyobrazić. Nie ma tego monopolu. Co wtedy pan musi robić, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo? To, co pan zaproponował, czyli zagwarantować usługę zwaną bezpieczeństwem. Musi pan zapewnić sobie bezpieczeństwo sam. To znaczy, musi pan się oganiać przed tysiącem agresorów. Natomiast jeżeli przemoc jest zmonopolizowana, to ma pan do czynienia tylko z jednym, który w trosce o utrzymanie swojego monopolu będzie zwalczał wszystkie próby naruszenia tego monopolu. Nie ze względu na miłość do pana, bo pan tam go nic nie obchodzi, tylko ze względu na własny monopol. Dlatego państwo zwalcza gangi, bo to są próby przełamywania monopolu państwowego, złodziei, bandytów. To są próby przełamywania monopolu na przemoc. To tak jak mówiliśmy tutaj, że rząd nie znosi konkurencji i dlatego zwalcza monopol rząd. Także dla naszej wygody, to jest dla nas wygodne, a przy tym jeszcze to, co mówiłem, z punktu widzenia takiego moralnego, możemy akceptować ten używany w służbie sprawiedliwości, więc w dobrej sprawie. To w związku proszę z tym bardzo. Kolejne pytanie, bo logicznie wynikające z tego, co pan stwierdził, mianowicie proponuję, czy jest propozycja taka, że państwo musi pobrać tam pod przymusem podatki, tak? Teraz tak. Dlaczego te państwa, w gruncie rzeczy rządzące elity, tak, mają się odnieść? Innymi słowy, jak wysokie mają być te podatki? Kto te podatki ma ustalać? Dlaczego te podatki nie mają wynosić wszystkiego, co mamy, tak, żeby zapewnić nam tylko i wyłącznie te bezpieczeństwo? Ale co więcej, jaka jest wtedy etyczna czy moralna konsekwencja tego, że my partycypujemy w tym monopolu, kiedy ci rządzący na przykład zdecydują się zrzucić bombę atomową na jakiś inny kraj, tak? Bo tak sobie, prawda, wykoncypują. Co więcej, kiedy obserwujemy historię, to obserwujemy, że właśnie te państwa, które były dość liberalne, tak? I bardzo liberalne, jak właśnie Wielka Brytania, czy nawet Stany Zjednoczone, one były bardzo agresywne, tak? Innymi słowy, zauważamy, że ich agresja właśnie kierowana była nie może nie tylko i wyłącznie przeciwko własnym obywatelom, ale przeciwko obywatelom innych państw, tak? I tu jest zasadnicze pytanie właśnie moje. Jaka jest odpowiedzialność moralna nasza za zabójstwo niewinnego człowieka w demokracji? To rozumiem oczywiste, tak? Natomiast załóżmy w monarchii, jak ta odpowiedzialność wyglądać? Proszę pana, no w demokracji ta odpowiedzialność jest bardzo poważna, bo ja w ogóle uważam, że w demokracji nie ma ludzi niewinnych. Nie ma ludzi niewinnych. Nikt nie może się zasłaniać, że on jest niewinny. Wszyscy są winni. W związku z tym, no, powinni, wie pan, jakieś wymyślać sobie kary za to, co tam zrobili. Natomiast co do podatków, bo pan kilka wątków przedstawił. Wysokość podatków. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak traktujemy władzę publiczną. Kto to jest? Czy władza publiczna jest właścicielem państwa, to znaczy nas, całego terytorium, nas wszystkich i tak dalej? Czy też władza publiczna to są ludzie wynajęci przez nas do zarządzania sektorem publicznym? Bo jeśli są naszymi właścicielami, no to rzeczywiście pan ma rację i 100% podatek może wynosić i nie mamy nic do gadania.
właściciel może coś to zrobić, nawet zniszczyć swoją rzecz, bo ma prawo użycia i nadużycia, prawda? Natomiast jeżeli władza polityczna, władza publiczna nie jest naszym właścicielem, tylko to jest grupa ludzi przez nas wynajętych do zarządzania sektorem publicznym, bo my nie umiemy, bo nie chcemy, bo mamy ciekawsze zajęcia, to wtedy należy im dać tylko tyle uprawnień, ile jest niezbędne, konieczne do zarządzania tym sektorem i ani jednego więcej. Bo co więcej, to od złego jest. Co więcej, to jest kosztem naszej wolności i naszego majątku. I nie ma, i to jest stosunkowo jasne kryterium. Ten sektor publiczny powinien być jak najmniejszy. Jaki? Ano, co powinno być, skoro państwo jest monopolem na przemoc, zorganizowanym monopolem na przemoc, to co należy do sektora publicznego? Ano te dziedziny związane ze stosowaniem przemocy. Wojna i siły zbrojne, bezpieczeństwo wewnętrzne, wszystkie policje tam jawne, tajne i uczciowe. Wymiar sprawiedliwości, bo to jest też związane z stosowaniem przemocy. Polityka zagraniczna, bo tutaj oczywiście jest highlight o tą i tak dalej, ale w tle jest przemoc. Jak teraz to nie wiem, bo już dawno nie byłem w Muzeum Wojska Polskiego. Kiedyś leżały tam lufy armat francuskich, takie potężne, kolubryny, na których jeszcze odlane przed rewolucją, bo tam były lilie burbońskie i jakiś fanatyk to mezlem zdał. Ale napis został ultima ratio, czyli ostateczny argument. Otóż jeżeli ktoś w polityce zagranicznej nie ma ostatecznych argumentów, to nawet gdy przemawiał językiem ludzi aniołów, to nikt go nie będzie słuchał. A znaczy nawet jak będzie słuchał z uprzejmości, to jednym uchem będzie słuchał, drugim wypuszczał, a teraz jak ktoś ma ostateczne argumenty, no to tak jak mówił prezydent Theodore Roosevelt, że w polityce trzeba trzymać tęgi kij za plecami, a przemawiać jak najbardziej pokojowo. Ale tak trzymać ten kij, żeby każdy wiedział, że on istnieje. To jest wszystko w jak najlepszych proporcjach. Otóż jest odpowiedź, wbrew pozorom, jest odpowiedź na to, jaki zakres, a nawet jakby się nie uciekać do tego, to mamy dobrą wskazówkę ewangeliczną. W Ewangelii jest bardzo dużo wskazówek, tylko nie wszyscy umieją je interpretować, albo nie chcą nawet, bo to tam z różnych. O podatkach. Tam jest taka przypowieść, jak to faryzeusze chcieli Pana Jezusa zrobić konia i czy należy płacić podatki. Wszystko jedno, jakby odpowiedział, to by źle było, bo jakby powiedział, że należy, no to zdrajca, prawda? Jak nie należy, no to natychmiast donos do prokuratora i już siedzi w ulu, prawda? Tymczasem odpowiedział bardzo ładnie, bo kazał pokazać sobie monetę czynszową, tam był wizerunek cesarza. No i zapytał, czyj to jest wizerunek, to odpowiedział mu, że cesarz, pytał, oddajcie cesarskiego cesarzowi, a co boskiego Bogu. Ten drugi człon to bywa pomijany przy analizie tej przypowieści. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, ten pierwszy człon odpowiedział, oddajcie cesarskiego cesarzowi, co się należy cesarzowi, to trzeba mu oddać, prawda? Ale ten drugi, i ten pierwszy człon to jest do poddanych cesarza adresowany. Natomiast drugi człon jest do cesarza. Bo cesarz sam sobie podatków nie płaci, prawda? On ma oddać to, co boskiego Bogu. A co? Ano sprawiedliwe rządy. A to oznacza, że chrześcijanin w sumieniu wcale nie jest zobowiązany do znoszenia ucisku fiskalnego na przykład. Ma prawo się do samoobrony przed uciskiem fiskalnym, ponieważ cesarz nie oddaje tego, co powinien. A sprawiedliwość polega na tym, że każdy powinien oddawać każdemu to, co mu się należy. Bogu się należą sprawiedliwe rządy, bo po to wszelką władzę przekazał, prawda? Jak święty Paweł mówi, że nie wolno lekceważyć władzy, bo nie na próżno nosi miecz. Ale ta władza ma też pewne obowiązki. Nie może postępować według swojego widzimisię.
Dlatego obywatele mają coś do powiedzenia. Tymczasem zwróćcie Państwo uwagę, co zrobili z nami nasi umiłowani przywódcy. Wszystko, że my jesteśmy suwerenami. Wszystko możemy wybrać sobie prezydenta. Wybraliśmy sobie umiłowanych przywódców. Jednej rzeczy nie wolno nam zrobić. Możemy wszystko w referendum, każdą sprawę zabrać, z wyjątkiem jednej. Podatków. Tego nam nie wolno. Suwerenom nie wolno określić poziomu swoich obciążeń podatkowych. No to co nam z tego przyjdzie, że możemy sobie wybrać ciemiężyciela, ale ciemiężenia nie możemy usunąć. Ja bym wolał jednak odwrotnie, żeby to tam jadł. Co tam mi za różnica, czy ten ciemięży, tam nie ciemięży, czy tamten. Ja bym wolał, żeby mnie żaden nie mógł ciemiężyć. Prawda? To na tym mi zależy, czy zlikwidować ciemiężenie. A ciemiężca potem tam jakoś sobie z nim poradzimy, prawda? Tutaj nam usiłowani przywódcy poskąpili. Nie wiem, czy pana zadowoliłem, ale... Nie zadowolony w tym sensie, że pan po prostu prześlizga się pewną definicję monopolu, czym jest monopol, a poza tym w pewnym momencie przechodzi pan do teorii kontraktualistycznej, tak? A wiemy, znamy ograniczenia teorii kontraktu. No co z tego, że kontrakt jest zawierany przez naszego ojca matkę? My mamy to, co pan powiedział, z prawa naturalnego, nasza własna wola. My musimy za każdym razem ten kontrakt zawierasz, tak? To jest klasyczny błąd non sequitur. Ci rządzący, bo to zawsze kontrakty, pamiętajmy, to nie jest tak, że ci ludzie, czy ci nasi ojcowie i tak dalej zawarli kontrakt z jakimś abstraktem, bytem, który jest, nie wiem, hipostazowany i tak dalej, to są konkretni ludzie na konkretny monopol, proszę Państwa, mianowicie na produkcję bezpieczeństwa. Ale proszę Pana, ja nie jestem zwolennikiem teorii umowy społecznej na żół. Ale do tego, to jest jedyna konsekwencja. Ale skądże, Proszę Pana, posiadacz monopolu na przemoc wcale nie pyta nas o zdanie. Oczywiście, że nie. Wcale nie pyta nas o zdanie, tylko nam ten monopol narzuca oznajmia i tyle, możemy go nie przyjąć do wiadomości, to nas powiesi i koniec. No i wracamy do tego mojego pierwszego pytania. Dlaczego natomiast ten monopol musi istnieć koniecznie według Pana? Proszę Pana, no ja, wydaje mi się, że jest wygodniej z tym monopolem. Aha, czyli argument jest utalityczny. Tak, tak jest. Jest wygodniej z tym monopolem. Być może, że jakby go nie było, to by było jeszcze lepiej. Tylko ja nie potrafię sobie tego wyobrazić. Być może, że mam zbyt skromną wyobraźnię. Chętnie w to wierzę. Natomiast no, dopóki nie usłyszę, jakby to było, tak coś ciekawego, to dopóty będę przywiązany do tej wizji skromniejszej. Zatem w tym momencie porzucamy to, że mamy rozum, możemy odkrywać te prawa na rzecz tego, że po prostu coś takiego istniało, że jest... Nie, proszę Pana, to, że coś jest użyteczne, to nie zaprzecza temu, że mamy rozum. Dlaczego? My właśnie możemy, dzięki rozumowi, możemy w mózgu to stwierdzić, że coś jest użyteczne, że ma taki walor użyteczności. Jak najbardziej, tylko że ja tutaj nie mówię o kwestii użyteczności, tylko odnoszę się do tej kwestii legitymowania państwa jako takiego, tak? Że no, wyciągnę ten pan wniosek po prostu z tradycji, tak? No, że jest tradycja... Nie, nie z tradycji. Istnienia państwa. Nie z tradycji, proszę Pana. Nie, ale... Użyteczne. Proszę Pana, nie z tradycji, tylko państwo nie... Łatwo to sprawdzić. Niech Pan złamie ten monopol. Od razu Pan poczuje konsekwencje na własnej skórze. I to jest przyczyna, a nie żadna tradycja. Niech Pan spróbuje... Proszę Pana, dzień dzisiejszy ten monopol jest łamany przez samą władzę, która zatrudnia prywatne agencje ochrony do świadczenia ochrony. Prywatne agencje są zatrudniane w czasie wojen, mieliśmy przecież tą wielką aferę z Blackwater. Pamiętajmy, że to są prywatne agencje. Dzisiaj prywatne, proszę Pana, agencje, się Pan przejdzie po Poznaniu, zauważy Pan, że prywatne agencje ochrania, proszę Państwa, placówki wojskowe, tak? No to jest, wie Pan, jest to pewne wynagrodzenie rzeczywiście. Kiedyś zwrócił na to uwagę generał Wilecki w takim referacie na temat stanu sił zbrojnych, że poza kontyngentem afgańskim w polskich siłach zbrojnych nie ma
formacji zdolnej do wykonania zadania militarnego poza służbą wartowniczą. Okazuje się, że nie wszystkie nawet do tego są zdolne, ale to nie znaczy istnienie takich agencji ochrony. Nawet wynajmowanie przez władzę publiczną agencji ochrony nie znaczy, że państwo rezygnuje z monopolu na przemoc. Przeciwnie, ono im wyznacza zadania, na przykład ochrony jednostek wojskowych. To jest wykonywanie monopolu na przemoc, a nie rezygnacja. Ale przepraszam, pan argumentuje utylitarystycznie. Teraz pan mówi, że ochrona, prywatna ochrona jest po prostu w pewnych sytuacjach bardziej opłacalna, tak? Przynajmniej to tego państwo. Tego nie wiem. Jak proszę pana, czy tani? Jest właśnie dlatego pan mówi. Trochę, wie pan, zaczyna to przybierać formę rozmowy między nami, więc trochę mnie to krępuje, ale powiem panu tak, nie wiem, czy to jest tanki. Bardzo możliwe, że chodzi o przyczyny korupcyjne, że ci, którzy rządzą w Polsce, po prostu dzielą się państwowymi dochodami ze swoimi kolegami, którzy pozakładali agencję ochrony. Myślę, że to jest bardziej prawdopodobna przyczyna. Proszę bardzo. Ja bym może proponował, żeby zadawać pytanie i odpowiedź była jedna, a nie takie dyskusje, bo może szkoda czasu, żeby zabudnić. Panie redaktorze, rozumiem, że klasycznie pojmowany liberalizm mógłby się w społeczeństwie w pełni ujawnić, gdyby każdy z nas, to znaczy rozumny, odpowiedzialny, wolny człowiek, byłby suwerenem w naszym kraju. Czyli jaka forma państwowości, jaka forma ustroju byłaby idealna, żeby tak pojmowany liberalizm zapanował. Rozumiem, że nie demokracja, tak? Demokracja to nie jest ustrój w ogóle, to ustroje są właściwie dwa, a potem są mutacje różne, monarchiczny i republikański. I demokracja to jest jedna z form rekrutowania aparatu władzy w ustroju republikańskim poprzez głosowanie. Ale można sobie wyobrazić inne formy, na przykład przez kooptację. Bardzo dobrym przykładem jest Unia Europejska. Jest państwem, chociaż tam arcybiskup Brzeciński nieboszczyk zapewniał, że nie jest, ale bo ona ma wszystkie atrybuty państwa, więc nie wiem, w jakim celu się upiera, że nie jest, ale mniejsza z tym, nie żyje. I Unia Europejska, właściwie tylko jeden organ władzy Unii Europejskiej ma legitymację demokratyczną. Akurat ten, który nie ma władzy. Parlament Europejski, on pochodzi z powszechnego głosowania. Natomiast wszystkie inne organy władzy pochodzą z kooptacji. Znaczy ich są rekrutowane metodą kooptacji. I to są dwie metody. Druga metoda kooptacji to jest stolica apostolska. No, aparat władzy, jeśli uznamy, że duchowieństwo to jest aparat władzy, stolica apostolska, który sprawuje jakieś tam kontrolę ponad miliarda ludzi, prawda, bo tyle jest katolików na świecie, no to on jest rekrutowany na zasadzie kooptacji. I to prawie, że jednoosobową decyzją. Papież mianuje kardynałów, papież mianuje biskupów, biskupi osobiście każdego księdza wyświęcają, także wszyscy są kooptowani do tego aparatu. No, że nie ma, to, że demokracja jest inna. Natomiast monarchia ma pewne zalety. W odróżnieniu od ustroju republikańskiego. Bo w ustroju republikańskim, żeby dokonać jakiejś zmiany, zwłaszcza kiedy metoda rekrutowania aparatu władzy jest demokratyczna, to trzeba przekonać miliony ludzi. To jest strasznie czasochłonne, czasami prawie niewykonalne. Natomiast w monarchii wystarczy przekonać króla, a jak król jest głupi, to jego następca, który go tam zabije i zajmie go. Z jednego człowieka to można w 15 minut przekonać do czego. To jest bardzo taka skuteczna forma. Natomiast kiedyś, ja nie mam jakiegoś takiego ulubionego ustroju. Kiedyś napisałem książkę pod tytułem Ulubiony ustrój Pana Boga. Bo mnie zainspirował kolega Górski, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, który był monarchistą wtedy jeszcze i napisał, że monarchia jest ulubionym ustrojem Pana Boga. Ja trochę tak
która tego zaintrygowała mnie, to i postanowiłem to sprawdzić. Czy Pan Bóg się kiedyś wypowiadał na temat ustroju politycznego? No i okazało się, że tak, że raz się wypowiedział, ale właśnie przeciwko monarchii. Jak Żydzi prosili go, żeby im króla dał, to Pan Bóg ich przestrzegł, jakie paroksyzmy ich będą dotykać, jak sobie wybiorą króla. A przedtem był, czyli Pan Bóg wcale nie tego, mimo że kościół jest już tu monarchiczny, to tak nie ma wcale pewności, czy monarchia jest ulubionym ustrojem Pana Boga. Republika też ma pewne zalety, zwłaszcza przy, bo skąd, jak można moralnie uzasadnić republikę? Dopóki armia była zaciężna, to właściwie kto ginął na wojnie, to ten żołnierz najemny. Jak się wynajął, no to wynajemna własną odpowiedzialność. Natomiast jak się pojawiły armie z poboru przymusowego, to pojawiło się też i uzasadnienie dla ustroju republikańskiego. Bo jak ja jestem pod przymusem wzięty do wojska i na skutek błędnej polityki swojego rządu mogę życie stracić, to muszę mieć jakiś wpływ na tę politykę. No nie może być tak, żebym ja to ryzykował życie i nie miał żadnego wpływu na to. I tak się pojawiło się uzasadnienie dla republiki. Ale powiadam, gdybyśmy odeszli od armii z poboru, to właściwie nie ma uzasadnienia dla republiki. Bardzo dobrym przykładem pewnej skuteczności monarchii, czym warto zwrócić uwagę, że nie zawsze nazwy państw odzwierciedlają ich prawdziwy ustrój polityczny. Na przykład Związek Radziecki za Józefa Stalina. Mówi się, Związek Republik jeszcze socjalistycznych, a tak naprawdę to była monarchia, despotia, taka jak Hammurabiego. Czy Chiny, Chińska Republika Ludowa, prawda? A przecież bardzo ciekawy przypadek do analizy. Otóż kiedy umarł Deng Xiaoping, który kilka lat przed śmiercią nie miał nie tylko żadnego stanowiska państwowego, ale żadnego stanowiska partyjnego nawet nie miał. No i kiedy umarł, to agencje prasowe doniosły z Pekinu, że rozpoczęła się walka o władzę po Deng Xiaopingu. Jaką władzę? Jaką? Przecież nie miał żadnej władzy. A nie, miał. On miał taką władzę, że która nie była przewidziana przez Konstytucję Chińskiej Republiki Ludowej, bo Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej nie przewidywała funkcji cesarza, a on był cesarzem. Jak to wyglądało? Jak on już był chory bardzo, to już nie wstawał z łóżka. Nawet nie bardzo mógł głośno mówić. I tamta kamaryla wyznaczyła takiego jakiegoś Chińczyka, kamerdynera, którego jakiś uczciwiec taki był. On się nachylał nad tym Deng Xiaopingiem, choreńkim, i tamten mu szeptał do ucha. I ten głośno wobec tych wszystkich dygnitarzy to powtarzał. I to było prawo. Te słowa wypowiedziane przez tego kamerdynera szybkością światła docierały do krańców chińskiego państwa. No więc był cesarzem. Podobnie jak Stalin był despotą sowieckim, prawda, czy rosyjskim. Stalin zlikwidował republikę w Rosji. Przywrócił monarchię kosztem ogromnych ofiar. Czy zaczął od bolszewików, mówiąc między nami, w którym się to słusznie należało. No. Nie trzeba głośno powtarzać. Gosia, panie redaktorze, ja mam takie pytanie. Pan wspomniał o kryzysie, że wszyscy się zadłużamy, tak Polska 10 tysięcy złotych na sekundę. Mi na prawie finansowym pan profesor tłumaczy, że teraz są gorsze czasy, więc się zadłużamy, ale jak przyjdzie dobra koniunktura, to będziemy spłacać. Ja tak muszę zaznaczyć na egzaminie, pozwalam sobie jednak w to nie wierzyć. Jak pan redaktor zadłużają? Wszystkie kraje zadłużają. Pan kiedyś chyba powiedział o Rumunii, że kiedyś w konstytucji też miała zapisane. No, nie próbowałem sobie przypomnieć, próbowałem to znaleźć. Nie ma. Jak to będzie? Potem się zadłużamy. Proszę pana, no chciałbym mieć tyle optymizmu, ile ma pański
profesor. To naprawdę mu zazdroszczę. Ale poza tym niczego mu nie zazdroszczę. Znaczy, wie pan, nie wiem, to żeby, powiem tak, żeby spłacić jakiś dług, co to znaczy, że my się zadłużamy? Przecież ta lichwiarska międzynarodówka, która polskiemu rządowi pożycza, ona pożycza pod zastaw. To nie jest tak, że ona pożycza na piękne oczy premieru Tusku i tam wszystkich dygnitarzy. Pożycza pod zastaw. Co rząd zastawia pod dług publiczny? Przyszłe podatki. Przyszłe podatki, których się spodziewa, no bo jakby się nie spodziewał żadnych, to nikt by mu nie pożyczył nawet złamanego grosza. On mówi, bo takie tu szacujemy, takie będziemy, nie? Pod te przyszłe podatki rząd zaciąga dług publiczny. To znaczy, że... A co to znaczy, że zastawia przyszłe podatki? To znaczy, że zastawione są nasze przyszłe dochody. Nasz majątek cały, którego jeszcze nie ma, który będzie. No i teraz niech mi pan powie, jak to można spłacić? Jak to można spłacić? Ja nie wiem. Mówię, zazdroszczę optymizmu. To jest taka konstrukcja długo i tak masz konstrukcję długo równają się w Europie na przykład z PIT-ów, tak? No, to co, wojna? No, jest taki Chińczyk, nazywa się Sung Hongbin. On jest finansistą, był tam, pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, teraz jest doradcą rządu chińskiego i napisał książkę, właściwie dwie jego książki, przetłumaczone na język polski, warto sięgnąć po nie, przynajmniej jedną już czytałem, więc mogę polecić wszystkim sumieniem, to jest Wojna o pieniądz, prawdziwe przyczyny kryzysu finansowego. No i ten Sung Hongbin, tę książkę przeczytał wicepremier Pawlak i straszną miłością zapalał do Sung Hongbina, do tego stopnia, bo on, znaczy wicepremier Pawlak to w ogóle naprawdę dość ciekawy człowiek. Kupił kilkanaście chyba egzemplarzy tej książki, porozdawał tym swoim kolegom, żeby się podciągnęli trochę do edukacji. No i jak się dowiedział, że ten Sung Hongbin przyjechał do Polski, bo on przyjechał nie tak naprawdę, to go zaprosił tam do siebie, urządził taką tam jakby coś w rodzaju takiego spotkania w zamkniętym gronie. I ten Chińczyk powiedział między innymi tam tak, tak mi to zrelacjonowano, że sytuacja finansowa świata jest tak zagmatwana, że nie ma, on nie widzi innego sposobu przecięcia tego węzła gordyjskiego, w przeciągu najbliższych 10 lat spodziewa się wojny. Rzeczywiście, jak już nie można, u wszystkich wiszą, to nie ma innego wyjścia, jak spalić kartoteki. No po prostu. Jest jeszcze druga przyczyna. Jak 3 lata temu byłem w Nowym Jorku, to w terminalu na lotnisku Kennedy'ego zauważyłem taki billboard na całą ścianę z zagadkowym dla mnie napisem. Nie wolno izolować demokratycznych narodów. No i nie wiedziałem, o co tu chodzi, do kogo ta mowa, bo tam się trzęsą przed tymi oficerami imigracyjnymi, żeby ich to ktoś nie izolował, prawda? Więc po co to? No i zapytałem jakiegoś oficera, o co to znaczy? A on mówi, to znaczy, że Tajwan trzeba przyjąć do ONZ. O, to wie. To widać, że w Stanach Zjednoczonych ktoś kombinuje, co się bardziej opłaca. Czy wykupywać obligacje amerykańskie od chińskiego rządu, czy też sprowokować małą, zwycięską wojnę o Tajwan. Bo jakby się ta wojna była zwycięska, no to nie tylko nie trzeba było obligacji wykupywać, ale jeszcze by się nałożyło kontrybucje i te 3 biliony dolarów nadwyżki finansowej by się ściągnęło. Wtedy w ramach kary sprawiedliwej, prawda? No tyle tylko, że tak może kombinować państwo, które ma na ten rok budżet wojskowy 620 miliardów dolarów, więc więcej niż wszystkie inne państwa świata razem wzięte. Dopóki ta przewaga jest, to może tak sobie kombinować, ale dopóki ona jest. Natomiast nie wiem, jak długo to potrwa. Polska na pewno tak nie może. Polska dobrze, jak nie zostanie, że tak powiem, przyłączona tam, gdzie by nie chciała, prawda? Więc tak, proszę bardzo.
Ja mam pytanie tylko do odnośnie tego, co się dzieje w Syrii, mianowicie tej wojny atomowej. Czy to według Pana jest wstępne do wojny z Iranem i czy jakby Pan był na miejscu prezydenta, wysłałby Pan polską armię? Moim zdaniem, bo ja się powołam tutaj na opinię osoby bardziej ode mnie zorientowanej w tej sprawie, mianowicie izraelskiego korespondenta najwyższego czasu w Tel Awiwie, Katawa Zara. On takim pseudonimem się posługuje, to po hebrajsku znaczy korespondent zagraniczny, nazywa się inaczej. No tam mniejsza o to jak, ja go znam osobiście, jest bardzo sympatyczny starszy pan. I on powiada tak, że jego zdaniem, zanim nastąpi uderzenie na Iran, to najpierw w Syrii musi zwyciężyć demokracja. Dlaczego? Dlatego, że Syria ma dwustronny układ wojskowy z Iranem, który zobowiązuje do współdziałania na wypadek napaści zbrojnej na którekolwiek z tych państw, obowiązuje drugie państwo do reakcji. Oczywiście Syria na pomoc Iranowi tam żadnych wojsk nie wyśle, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast Iran na wszelki wypadek wyposażył Syrię w bardzo dużą ilość rakiet bliskiego zasięgu. Tyle, że Syria może spokojnie zasypać Izrael tymi rakietami. Więc dopóki nie zwycięży demokracja w Syrii, no to rozsądek nakazuje, żeby jeszcze nie robić żadnych gwałtownych ruchów, bo wtedy ta cała operacja by się przestała, straciłaby sens w ogóle polityczny i każdy inny, bo by nastąpiła depopulacja Izraela, prawda? W związku z tym nie. No ale jak doprowadzić do zwycięstwa demokracji w Syrii? No bezbronni cywile tam walczą z różnym zmiennym szczęściem. Niedawno w mieście Chin tam troszeczkę, ale widać, że już się otrząsnęli, bo teraz są ciężkie walki w Damaszku, toczą bezbronni cywile z prezydentem Assadem. Pan, czy wysłałby Pan wojska na proszę Pana, to zależy od sytuacji, bo my mamy stosunki, Polska ma stosunki dyplomatyczne z Iranem, Iran nic złego Polsce nie zrobił. Więc musiałby być jakiś bardzo ważny powód. Tylko jeden ważny powód bym brał pod uwagę. Chyba, że prezydent wie więcej niż ja, to jest możliwe. Nie, to jest możliwe, że wie więcej niż ja. Dlaczego się w każdym razie z góry tego wykluczyć nie można. Otóż ja bym tylko w jednym wypadku to zrobił, a w każdym razie poważnie zastanowił. Gdyby Stany Zjednoczone poprosiły Polskę jako sojusznika NATO o taką pomoc, to wtedy bym się zastanowił, ale bym poprosił Stany Zjednoczone, jakbym się zgodził. Bo oczywiście można było odmówić, ale wtedy się narażamy na sytuację, że jak my poprosimy Stany Zjednoczone, to oni nam odmówią. Stany Zjednoczone bez nas jakoś sobie poradzą, ale a my odwrotnie to już nie zaśle. Nie mamy takiej pewności. Tylko bym poprosił Stany Zjednoczone o przysługę wzajemną, a jeszcze lepiej dwie przysługi wzajemne. Po pierwsze o zgodę na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. To znaczy, żebyśmy to, co musimy spłacać za granicą, żebyśmy za zgodą wierzycieli przeznaczyli na modernizację sił zbrojnych. W ogóle na rozbudowę sił zbrojnych. To pierwsza przysługa, a druga przysługa, żeby nam prezydent Stanów Zjednoczonych, a jeszcze lepiej sekretarz stanu, po cichutku obiecał, że nie będą na nas naciskali w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. To jest około 60-65 miliardów dolarów, więc warto się schylić o takie pieniądze. No i wtedy to byśmy przynajmniej wiedzieli, co jest, jakie mamy cele wojenne, prawda? Bo w przeciwnym razie, proszę zwrócić uwagę, jak Stany Zjednoczone poprosiły Polskę o przyłączenie się do operacji w Iraku. I Polska wzięła udział, co nie musiało być błędem, ale prezydent Kwaśniewski w
ogóle nie pomyślał o tym, żeby poprosić Stany Zjednoczone o jakąkolwiek przysługę wzajemną. W rezultacie, kiedy minister Cliff zarządził wycofanie wojsk z Iraku, to ja go zapytałem publicznie: panie ministrze, czy myśmy tę wojnę wygrali, czy przegrali? Bo jeżeli żeśmy wygrali, no to gdzie są jeńce? Nie jestem pewny, czy ona jest prawdziwa. Rothbard, mówię, bardzo ciekawy myśliciel i lubię tam czytać różne takie jego publikacje. Ma jeszcze taką zdolność rzadko spotykaną, że dosyć skomplikowane kwestie potrafi przedstawić w sposób bardzo prosty. Sprowadza rzecz do takiego, tak, samej istoty sprawy. To niewielu ludzi ze współczesnych, to Robert Gwiazdowski taki jest na przykład. No i był Krzysztof Dzierżawski, który już nie żyje. On też, on właśnie nie był ekonomistą żadnym, tylko że jak trzeba było jakiś wyjaśnić problem, to telewizja jego wołała. I on to wyjaśniał. Także każdy rozumiał, bez żadnego tam konieczności od razu studiowania jakichś. Natomiast, no ja, wie pan, nie jestem takim ekonomistą, a w ogóle jestem takim amatorem raczej. Bardzo mi się podoba Friedrich von Hayek. Zwłaszcza to jego spostrzeżenie, że świat jest rządzony przy pomocy dwóch porządków. Spontanicznych i zadekretowanych. To mi się bardzo podoba. Rzeczywiście szalenie dla mnie takie inspirujące. No i Milton Friedman też. No muszę się pochwalić, że w stanie wojennym, w drugim obiegu, w wydawnictwie Kurs, wydaliśmy książkę Miltona Friedmana, która potem trafiła nawet zobaczyłem ją na biurku samego Leszka Balcerowicza. To wydanie podziemne. A więc wolny wybór. On tam bardzo ciekawą rzecz. Jeśli państwo pozwolicie, to opowiem, bo to rzeczywiście warto zwrócić na to uwagę. Friedman zadaje pytanie w tej książce, ile właściwie jest sposobów wydawania pieniędzy. Bo każdy, wielu ludzi mówi, że to nieskończenie wiele, prawda? A okazuje się, że tylko cztery. Są cztery sposoby wydawania pieniędzy. Pierwszy sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na własne potrzeby. Wtedy zachowujemy się oszczędnie, bo to nasze pieniądze. I przede wszystkim wydajemy celowo, bo własne potrzeby doskonale znamy. Drugi sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na kogoś innego. Nadal oszczędnie, ale już nie tak celowo, bo potrzeb tego innego już tak dokładnie nie znamy. Każdy, kto kupował prezent, to wie, jak łatwo się pomylić. Trzeci sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na nas samych. O, nie żałujemy sobie, niech się martwi właściciel pieniędzy, bo to będzie liczył straty, ale przynajmniej wydajemy celowo. I czwarty sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na kogoś innego. Ani oszczędnie, ani celowo. Jaki z tego wniosek? Państwo, czyli władza publiczna, czyli państwo, wydaje pieniądze w sposób trzeci i czwarty. Nigdy nie ma własnych, zawsze ma cudze, nasze. Prawda? Kiedy wydaje w sposób trzeci? Tutaj nawiązuję do rozmowy z panem. Otóż, kiedy finansuje tak zwane własne potrzeby państwa, czyli te dziedziny, które są związane bezpośrednio ze stosowaniem przemocy. To mówiłem, wojna, siły zbrojne, bezpieczeństwo i tak dalej. I w warunkach Polski to się oscyluje wokół 20% wydatków w te dziedziny. Reszta pieniędzy jest wydawana w sposób czwarty. Ten najbardziej marnotrawczy. Przy czym na przykład Ludwik Dorn i Prawo i Sprawiedliwość powiada, a no tak, bo to złodzieje tam się kręcą, co jest oczywiście prawdą. Ale nawet gdyby tam się nie kręcili złodzieje, to ten sposób taki sam by był, bo ono to wynika z natury tego sposobu. I radykalna recepta na reformy finansów, taka właśnie liberalna, to oznacza likwidację czwartego sposobu wydawania pieniędzy. I przesunięcie tych pieniędzy ogromnych, wydawanych właśnie marnotrawionych w sposób czwarty, do sposobu pierwszego, żeby każdy wydawał swoje na siebie. Najbardziej racjonalny i najbardziej
oszczędny, najmniej kosztowny sposób. Czy to jest w ogóle możliwe? To jest możliwe, bo to wymaga dwóch rzeczy. Prywatyzacji sektora publicznego, łącznie z tym socjalnym. I zmniejszenia podatku. To wszystko. Nie przekracza to możliwości umysłu ludzkiego, jedno i drugie. Tylko brakuje politycznej woli, bo nasi umiłani przywódcy tam, w tym czwartym sposobie, mają żerowisko. No i nie dadzą sobie tego razem z trzewiami chyba wyrwać. Ja może, przepraszam, na czas zajmę, już kolegę dość długo. Mówi ostatnie jeszcze pytanie, pan, widziałem, że właśnie tutaj pan. Proszę bardzo. Mianowicie, bardzo mnie ciekawi to, co pan powiedział w trakcie tego wystąpień na Polonii Amerykańskiej. Mianowicie, mówił pan o takim pomyśle stworzenia trzech okręgów wyborczych w Polonii. Tak szybko przypomnę, że pierwszy to Europa... Czterech, tak. Ameryka Północna jeden okręg, Ameryka Południowa drugi. Tak, one są oddzielne. Tak. Afryka i Europa trzeci, Azja i Australia czwarty. Tak, to jasne. I w takim razie moje pytanie, czy ten zamysł jest realny? A jeżeli tak, to w jaki sposób go zrealizować? Proszę pana, wystarczy zmienić ordynację wyborczą i już. Mówię o prawie wyborczym, bo nie ma żadnego powodu, żeby... Ja im tak tłumaczyłem to w Ameryce. Nie ma żadnego powodu, żeby ograniczać prawa polityczne obywateli polskich ze względu na miejsce zamieszkania. Konstytucja nie przewiduje takiego ograniczenia. Obywatel polski mieszkający w Ameryce na stałe, ale mający obywatelstwo polskie, ma dokładnie takie same prawa, jak i każdy inny obywatel. W związku z tym, dlaczego nie ma prawa, ci obywatele nie mają prawa wysunięcia własnego kandydata, tylko muszą głosować na kandydatów w okręgu wyborczym Warszawa Śródmieście, gdzie tam nie wiadomo, kto ich wysuwa. Ale to oczywiście to tak, bo z punktu widzenia prawnego jest to uzasadnione. Natomiast byłoby to celowe z dwóch powodów politycznych. Po pierwsze, żeby to by sprzyjało politycznej konsolidacji Polonii Amerykańskiej. W ogóle Polaków poza krajem, politycznej konsolidacji. Bo tego posła no, trzeba by było wybrać. Więc minimum współdziałania politycznego by to wymuszało. Trzeba było kogoś wysunąć potem, jakoś tam się kręcić koło tego, żeby pan on został rozpoznany, potem go wybrać i tak dalej. I ten poseł wybrany chciałby być wybrany jeszcze raz. Prawda? On wtedy sam by zabiegał o to, żeby jakieś grono obywateli polskich wokół siebie skonsolidować. Tymczasem jaką mamy sytuację? Nie ma żadnego lobby polskiego w Stanach Zjednoczonych. Nie ma. Ze szkodą dla polskich interesów państwowych, więc ja dlatego o tym myślałem. To oczywiście niczego by nie gwarantowało, ale sprzyjałoby temu. Druga rzecz, że sprzyjałoby temu, żeby władze w Warszawie nie traktowały Polonii instrumentalnie, ani tym bardziej wrogo, bo takie przypadki się zdarzają. Pan minister Sikorski na przykład potem się tego wypierał, ale ja widziałem, że tak było. Listę rozesłał, kogo placówki dyplomatyczne mają przyjąć, a kogo pod żadnym pozorem nie. Ja wiem, że taka lista była. Pan minister się potem wypierał, oczywiście kuriozalny pomysł, ale no taki był. Żeby już czegoś takiego nie było. Czterej posłowie nie zrobili żadnej rewolucji w Polsce i to bardzo dobrze, dlatego że nie byłoby właściwe, gdyby oni mogli forsować jakieś ustawy, których konsekwencje finansowe ponosiliby Polacy mieszkający w Polsce. Więc czterech nie potrafiło nic takiego zrobić. Najpierw się przyłączyło, ale to inicjatywa miała wyjść od kogoś innego. Natomiast z całą pewnością by dopilnowali, żeby minister spraw zagranicznych zachowywał się normalnie. A zachowywał się nienormalnie, i to nie tylko obecny, ale i poprzedni ministrowie, kiedy Edward Moskal, były już nieżyjący szef Kongresu Kolonii Amerykańskiej, w latach 90. pod petycją do Kongresu o przyjęcie Polski do NATO zebrał 9 milionów podpisów. 9 milionów głosów nikt w Stanach Zjednoczonych zlekceważyć nie może. To oznaczało to, że wokół pewnych przynajmniej spraw można skonsolidować Polonię. 9 milionów głosów. I natychmiast się rozpoczęła kampania sterowana z Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przez pana profesora Gerka dyskredytowania Moskala na terenie amerykańskim. Skuteczna zresztą, do której się przyłączyło różnych tam ludzi na terenie Stanów Zjednoczonych, przestał być
przyjmowany w Białym Domu, chociaż kiedyś wydawało się to nie do pomyślenia. No i rezultat jest taki, że nie ma polskiego lobby, a żydowskie jest. No i dlatego trzeba by to jakoś odwracać tak cierpliwie i metodycznie, i to by temu sprzyjało. Proszę bardzo. Pan tu wspomniał o panu Gwiazdowskim, a myślę, że pana trzeba to umieścić jako fantastycznego syntetyka. Pan też dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, to jest komplement. Dużo. Przepraszam, ale jest pan dla mnie tutaj no, bardzo ważnym głosem. I taka moja prośba o taką syntezę. Sytuacji gospodarczej chłopa, powiedzmy chłopa pańszczyźnianego w ustroju kapitalistycznym i feudalnym. Jakie pan tu widzi różnice? Dziękuję bardzo państwu. Jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany książkami, to ja jako człowiek interesowny dedykacji. Proszę, brawo, że tam. Oraz Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne Kolibę. Podam adresy internetowe naszych organizacji oraz chciałbym komunikat przekazać w ramach cyklu Rozmowy w dobie kryzysu Korporacja Akademicka Hermezja przy współpracy z różnymi organizacjami społecznymi z Poznania. Zaprasza wielu ciekawych, interesujących, nie mniej interesujących gości jak dzisiejszy gość. Od 16 do 20 kwietnia na Uniwersytecie Ekonomicznym będziemy organizowali Tydzień Gospodarczy. Tydzień Gospodarczy jest to tradycja wywodząca się jeszcze z przedwojnia, kiedy to korporacja i ruch korporacyjny w Poznaniu i w całej Polsce był bardzo, bardzo silny i wpływowy. I w ramach Tygodnia Gospodarczego ze swoją prelekcją, z dyskusją pojawi się m.in. wspomniany Robert Gwiazdowski, także serdecznie zapraszam Państwa do udziału. Wszystkich sympatyków konserwatywnego liberalizmu zapraszam na stronę Kolibra www.poznań.kolibra.org. A wszystkich zainteresowanych ruchem korporacyjnym zapraszam na stronę www.hermezja.pl. Zapiszę.